Siemano, siemandero, dzień siódmy naszej tutaj walki z wiórami, czyli budowla dwugowni 4.0. No tak, trzeba było dokupić troszeczkę haków i teraz słuchajcie, no wiadomo, że jeżeli się robi to tak na grubo, no to ja nie wydam po 30 zł na hak. Tym bardziej, że do tej pory wszystkie haki, które używałem, to były tak naprawdę chińskie haki, jakieś tam takie najtańsze, które kupowałem na eBayu. No i teraz też tak zaryzykowałem. Tu mam takie haki, o, po prostu. Te są już sprawdzone z zeszłej fogowni i cały czas przez 2 lata działają po 7 zł chyba. Po 7 zł sztuka. Ale tutaj też są takie po 10 zł sztuka. No i generalnie sztuka. I generalnie trochę je ulepszamy. Hak ma takiego bolczyka, który tutaj już jest akurat urwany. Taki jest bolczyk na śrubie kontrują. Nie wiem, po co to tak naprawdę jest. Widzicie to? Tutaj jest taki bolczyk. I ten bolczyk jest ułamywany i dodatkowo jest zakładana po prostu od spodu jeszcze dla bezpieczeństwa nakrętka. Więc taki tipsik, kabły poddychu. Jak potrzebujecie sobie powiesić, to tam moim zdaniem nie ma co się martwić, wiecie, no, o jakieś super ultra haki, to jest wszystko jedno i to samo. Zobaczymy, no mam nadzieję, że gitara nie pospadają i że mam rację. No nie wiem jak z tymi gąbeczkami tutaj, jeżeli chodzi o gipsony, ale no, do tej pory jakichś większych problemów z tymi hakami, które miałem, nie było, więc gitary z nitro będę wieszał na tych, na których do tej pory wisiały, a te z poliuretanem to nie ma żadnego znaczenia. Prace trwają, prace cały czas tutaj się prace cały czas tutaj się dzieją. Za chwilę wam pokażę, ale nie no, wygłuszyło się, kurde, elegancko jest. Pokażę wam dalszy tutaj progres oczywiście, bo dopiero co zaczynamy dzień dzisiejszy. Zanim przejdziemy do tego PGR-a, słuchajcie, chciałem wam przypomnieć tylko jedną rzecz, mianowicie taką, że macie w opisie tego filmu grubą zniżkę 20% na wszystkie wtyczki od Aurora DSP, czyli na nowego Mr. Hectora, który jest rewelacyjny, na Rhino, które jest rewelacyjne i na Mamuta do basu, który też jest rewelacyjny. Test tych wszystkich rzeczy jest na filmikach. Nie, na Mamuta chyba nie ma, ale Mamuta używałem w niektórych podkładach, więc sobie możecie usłyszeć. Naprawdę te trzy wtyczki są bardzo tanie, porównując je ze światową, że tak powiem, ceną i bardzo, bardzo dobrze. Porównując je ze światowymi wtyczkami, to myślę, że dorównują absolumu. I macie, mówię, jest taki link, wchodzicie sobie przez tego linka i jest 20% zniżki na wszystko. Automatycznie się to włącza. A jeżeli nie chcecie skorzystać z tego linka, no to oczywiście możecie wpisać hasło FOG. Ale jeżeli skorzystacie z tego linka, to ja coś z tego też mam, więc możecie wesprzeć ten kanał nie tylko Patronite'em, nie tylko jakimiś tam super datkami, tylko po prostu kupując sobie coś dla siebie. A w tym momencie już no jeden z ostatnich, znaczy no nie, to bzdura, bo tych filmów nagranych w tym miejscu, czyli w starej fogowni jeszcze będzie sporo, ale no już tutaj, ja już tutaj żadnego filmu nie nakręcę, więc jeden z ostatnich, który nakręciłem, ale ich jeszcze będzie. No, nowa fogownia się buduje i to też dzięki Wam. Dobra, przenosimy się już do naszego PGR-a. Już nie zajmuje więcej czasu. Elo. Czekaj, dobry luk. Brzuch wciągnąć. Ja już nie mogę, już mi się nie wciąga. A po świętach, przed świętami jeszcze było fajnie, a po Ja byłem świętach na już to... targach piwnych w sobotę i już powiem Ci, że ostatnie pół kufla odstawiłem i już Nie mogę. stwierdziłem, że czuję się A ty struty. sam typ, który ty jesteś, rocznik? 7-7. 7-7. Ale to rozumiem, że jak... Bo tak, ja w Łodzi w latach 90. to wiesz, tam z kapelami różnymi, no normalsi przede wszystkim, nie? Ale na przykład, o, grałem z Waldimoderem też przez pewien czas tam, Czyli po żeśmy... Marcinie, po Sauterze. Jakby tak, znaczy tam było tak, że Adam Marszałkowski, który grał no w Komi ostatnio przez ileś lat, a wcześniej też, wiesz, Normalsi, Colorado Band, nie? To były tamte czasy i Adam zadzwonił, bo ja gdzieś tam się kiedyś z Adamem poznałem i dzwoni Adam, że potrzebny jest basista właśnie. Bo kiedyś tam żeśmy razem się złapali sekcyjnie, tam coś pograliśmy sobie, no fajnie, fajnie. I wiesz, i zadzwonił, że Waldi poszukuje. Ale to nie za bardzo nam... Waldi był taki, wiesz, taki...
To ciężko powiedzieć. O zmarłych źle się nie mówi. Tak. Nie, ale wiesz co, ja z Waldim współpracę fajnie pamiętam, bo wiesz, takie bardzo koleżeńsko, żeśmy, wiesz, się traktowali, wiesz, ja u niego wiele razy w domu tam nawet nocowałem i tak dalej, robiliśmy materiał. Natomiast no, to nie było to, co wiesz, no jestem fankowiec, fiurzynowiec, nie? On był taki, wiesz, typowy no, metal, taki wiesz. Metal, ale też taki shredderski. Tak, zawsze tak, chciał przecież być takim, wiesz, polskim wajem, nie? Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, bo tak się zagadaliśmy, a zapomnieliśmy, no że kamera gra. Moim gościem jest Saku, Marcin Saktura, który jest basistą. Narzekacie, że nie ma basistów i że w ogóle nic o basach. No jest to kanał gitarowy, trochę dzisiaj z niego sobie podrzemy łacha, nie? Ale tak naprawdę to nie ma co, bo to jest poważna postać, zaraz się dowiecie. Tutaj już był zalążek tego, co się działo, więc tak naprawdę tylko pierwsze pytanie będzie takie, wiesz, niepoważne. Dawaj. Dlaczego zostałeś basistą, a nie gitarzystą? Przecież to za gitarzystami, wiesz, dziewczyny lecą, właśnie, no wiesz, mówię, na basisty tak, nie widać, basisty nie słychać, słuchaj, wiesz. Z basistami wiesz, jak to jest. No, jak ktoś gra na gitarze bardzo dobrze, to zostaje gitarzystą solowym. Jak ktoś tak sobie, to wiesz, podkładowym, a ten co niewiele kapuje, to basistą, nie? Znaczy u mnie to było jeszcze... Ale to też jest taka głupota, bo tak naprawdę, żeby dobrze grać na basie, to często jest to dużo więcej techniki niż... Ci gitarzyści, o których właśnie opowiedziałeś. Być może tak, chociaż wiesz, każdy instrument to jest co innego, tak? Co innego gitara basowa, zresztą nawet w samej gitarze to wiesz, gitarzysta jazzowy, nie wiem, metalowy, bluesowy, to są zupełnie inne bajki, nie? Natomiast jeszcze wracając do twojego pytania, u mnie była sytuacja, która pewnie wielu osobom się zdarzyła, że no przychodzi kilku kolegów, słuchaj, szukamy basisty. Bierzesz tą robotę czy nie? No tak, tak. Czy zostałeś no tak. Przymuszony zostałeś. Z przypadku, tak? Oczywiście. Czysto typowo z przypadku, także no tak to też wiesz, to też było, bo to w czasach, kiedy zaczynałeś, no to też było ciężko, bo tak, po pierwsze sprzęt nie przenosił, wiesz, jakieś altusy, a jak ktoś miał, no to już było dobrze, a ten sprzęt też wcale nie grał jakoś super najlepiej. Wiesz, ja bas zacząłem słyszeć dopiero jak sobie kupiłem porządne głośniki, tak gdzieś z 15. Wiesz, lat temu, może 18, wiesz o co chodzi. Ten dźwięk musi coś przenieść, nie? Więc, jeżeli nie ma tego pasma, to jest no... Więc jest wiesz, tak gitarę, no perkusję, no to wiadomo, łupie, nie? Gitara, no to tam, gitara to jest gitara, wiesz, pierwszy instrument w zespole tak, i w ogóle, a z tym basem to tak jest, wiesz, ani wyłapać, co oni tam grają pod spodem, wiesz o czym mówię. Tak, tak, jeszcze to... kwestia pewnie muzy, nie? Gdzie tam, wiesz, no w muzyce rockowej wiadomo, że czasami, no... W dawnych czasach ten bas się tak mało przebijał, no bo jednak te gitary zabijały, tak? W czasach dzisiejszych, kiedy tego sprzętu już jest, no przede wszystkim znamy ten sprzęt, który jest fajny, na którym można fajnie zagrać, no to zupełnie to inaczej wygląda. Ale jeszcze wracając właśnie do tych moich początków, no to lata 80. to wiesz, Eltron i wszyscy wpięci do Eltrona, do tak? Kilka tam wzmacniacz z kilkoma wejściami i wiesz, dwie gitary, bas, wokal, coś tam, klawisze jeszcze, nie? Także no takie czasy, takie były. Później już po jakimś tam, nie wiem, roku czasu były dwa Eltrony, więc wiesz, tam chyba bas chodził z klawiszami, gitary osobno, jakoś tak było robione. No takie czasy. A pamiętasz swoją pierwszą gitarę? Pewnie, że pamiętam. Zacząłeś od basu, czy zacząłeś od gitary? Tak, 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 od basu i to było tak, że ci koledzy jak przyszli do mnie, to oni grali przy jakimś tam w zespole szkół ponadpodstawowych, numer tam ileś w Tomaszowie. Numer 4, budowlanka, o teraz już tej szkoły nie ma. Natomiast to była szkoła, która w tamtych czasach miała swoje instrumenty. No jakoś tam ktoś wcześniej po prostu to zakupił i były organy, bo nie syntezator, tylko organy tam chyba B2 czy coś takiego. Była basówka, były gitary, perkusja jakaś. Oczywiście to wszystko było, wiesz, no, perkusja Polmus, jakieś tam podstawowe instrumenty. Chłopaki mieli, tutaj żeśmy wcześniej rozmawiali, kosmosy, tak, dwa kosmosy. I była gitara basowa Romeo, taka wiesz, Beatlesowa, nie? Typowa Beatlesowa i to był pierwszy mój instrument, oczywiście pożyczony, wiesz, z tej szkoły, na nim się uczyłem grać. Z takim numerem napisanym, pewnie jeszcze ewidencyjnym. Tak, z tyłu, dokładnie tak było. Także wiesz, Romeo, a pierwszą basówkę taką własną, to pamiętam, że lata 80. hiperinflacja, wiesz, i mama uznała, że nie opłaca się dalej trzymać książeczki mieszkaniowej, gdzie przez 15 lat zbierane były pieniądze i w momencie, kiedy te pieniądze były wyjęte, stać nas było na zakup basówki Luna 2. Tak, Luna 2. No tak to było. Ale wiesz, dzięki temu
nauczyłem się grać, wiesz, człowiek robił tam jakieś postępy, później coraz lepsze instrumenty i tak dalej. Także być może ta inwestycja, wiesz, tej książeczki mieszkaniowej była trafna. I tak byście tego mieszkania nie dostali, tak byście go nie dostali, nawet jakby inflacji nie było. Dokładnie, także takie trochę głupie czasy, ale czasy takie, że człowiek był chętny, grał, ćwiczył, więc wiesz. Pochodzisz z mniejszego miasta, no nie jest to wielkie miasto, więc podejrzewam też, że taki, wiesz, jakiś światek muzyków nie był aż tak duży. I nadal nie jest, wiesz, Tomaszów Mazowiecki, bo tu o tym mówimy. Dokładnie. Natomiast... ja mieszkam w fajnych okolicznościach przyrody, bo nad zalewem, ale wiesz, wyemigrowałem na wieś. Bardziej mi chodzi o to, że czy miałeś skąd czerpać wzorce, czy miałeś jakiegoś nauczyciela, czy ktoś ci poprowadził na tym początku tej drogi, jak się to stało, że się nauczyłeś, wiesz? Wiesz co, to też była ciekawa sprawa, bo nasza kapela, ponieważ tak, graliśmy najpierw gdzieś tam u kolegi, ale był dom kultury gdzieś tam w pobliżu, zatrudniono instruktora i no i dostaliśmy się do tego domu kultury. Ten instruktor zobaczył we mnie coś takiego chyba więcej niż w kolegach, no i mówi: słuchaj, ja tutaj mam dla ciebie inny zespół, tu będziesz z chłopakami grał, tutaj wiesz, na basie się nie gra jednym palcem, tylko dwoma, wiesz, bo jednym palcem to wiesz co można robić, no i tak dalej, nie? Także miałem człowieka, który coś tam już w muzyce zrobił, starszy ode mnie, był instruktorem w domu kultury i rzeczywiście dużo rzeczy mi pokazał, także to były moje takie pierwsze jakby... Ale to był bardziej basista, czy bardziej muzyk po prostu, który otworzył ci tak, otworzył mi świat muzyczny, bo to był zarówno fajny klawiszowiec, ale też... Wyłączę tego szumiaka. Dobra. Z uwagi na to, że są przenosiny, jest koło myja i generalnie po prostu nie ma na nic czasu i nie ma czasu ogarnąć. W tym miesiącu, czyli w maju, do wygrania za Wasze wspieranie jest jedna nagroda. W zeszłym miesiącu było 16 nagrod, więc w tym miesiącu może być jedna nagroda. W czerwcu będzie więcej, jak już się to wszystko skończy. Jest to gitara Epiphone SG Special, to jest, tak? Czyli wkręcane SG, najprostsze jakie może być, ale tak naprawdę dało radę. Niziutka akcja strun, fajnie się ustawiła, fajnie się zrobiła, więc no taka to właśnie nagroda, szanowni Państwo, w tym miesiącu fogowa. Więc dziękuję wszystkim, którzy wspierają, którzy umożliwiają mi tą zabawę i robienie tego, co tutaj widzicie dookoła chociażby. Jesteście zajebiście wielcy. Trzymajcie się i miłego oglądania odcinków. Jeśli jeszcze nie widzieliście wszystkich, to zapraszam do obejrzenia od pierwszego odcinka, jaki był 8 lat temu. Elo, taka gitarka. Wracając do tematu, był to człowiek, który grał na klawiszach, ale też potrafił grać na, w zasadzie w innych instrumentach, na basie, na gitarze, na perkusji. Natomiast ponieważ też w szkole muzycznej tam częściowo kończył chyba kontrabas czy jakoś tak, no to na basówce grał, więc pokazał mi, jak to się powinno robić. No i wskazał też, wiesz, jakieś takie inklinacje, no jeżeli chodzi o muzykę, czego słuchać, wiesz, jakich kapel i tak dalej. Także no żeby coś tam... I co to była w ogóle za muzyka, tak? No bo mówisz, że zacząłeś od razu grać w zespole, czyli nie byłeś taką osobą, która w domu siedziała tak, samemu. Tak, tak. W ogóle to wtedy były takie czasy, że jak się grało, wiesz, to raczej się cała podwórka grała tak, i się zakładało kapelę, nie? To były proste piosenki, jakieś takie, wiesz, trochę nawet częściowo weselne piosenki, jakieś tam, no takie proste rzeczy, żeby po prostu można było to zagrać, tak? Więc tu bardziej chodziło o to, że był fan z grania, a wiesz, już co graliśmy, to miało jakby, no może nie to, że drugorzędne znaczenie, ale no chcieliśmy sobie przede wszystkim pograć, nie? A dopiero później, jak już włączyło się konkretne myślenie, czego słuchać, wiesz, jakich kapel i tak dalej, no to wtedy już człowiek się powoli zaczął jakby układać muzycznie, tak? W którą stronę idę, co chcę robić, jakiej muzyki słuchać i jaka muzyka mi najbardziej pasuje, nie? I jaka to jest muzyka? Wspomniałeś wcześniej, że jakieś takie funkowe klimaty, tak? Tak, wiesz co, ale początki to były takie, że ja słuchałem w ogóle bardzo różnej muzyki. Wiesz, lata 80. to w Polsce przede wszystkim muzyka rockowa, tak? Mhm. Wiesz, boom na te wszystkie kapele typu Oddział Zamknięty, Lady Punk i tak dalej, no to były, wiesz, chyba każdy z nas tego słuchał, nie? Więc ja myślę, byłem za mały, że się zapałem na tą drugą falę akurat. No rozumiem. Więc to była przede wszystkim ta muzyka, wiesz, to co w radiu leciało dopiero później, jak w zasadzie to już początek lat 90., wiesz, po okrągłym stole, jak się Polska trochę otworzyła, wiesz, ludzie zaczęli przywozić trochę gdzieś tam z Berlina Zachodniego, jakieś tam no płyty, nie płyty, ale też pierwsze szkółki takie, wiesz, i VHS-y i szkoły gdzieś tam, oczywiście to nieliczni mieli, ale gdzieś tam przegrywane były, no jakieś pierwsze nutki, gdzie tam można było zobaczyć, wow, a to się tak gra, tak? Więc to tego typu rzeczy. Więc na początku była to jakaś tam polska rockówka, a później to już bardzo różne rzeczy.
ja nie starałem się jakby zamykać, wiesz, w jednym gatunku, tylko chłonąłem wszystko, co fajne, nie? Więc i muzykę rockową, i bluesową, no a później, wiesz, no bas, no to wiadomo, funki, jakieś takie rzeczy, no tak, nie? No bo to na... idzie to się jest... tym, to, tak. jest, to jest ten kierunek, gdzie ten bas słychać, tak dokładnie, naprawdę, poza tym druga sprawa, jeżeli dużo, wiesz, grasz, ćwiczysz, starasz się coś robić, żeby było to wszystko jak najlepsze w twoim wykonaniu, no to chcesz jakichś takich wzorców, żeby też troszeczkę ta gitara basowa była takim instrumentem, wiesz, może nawet bardziej solowym, słyszalnym, mm-hmm, tak jak powiedziałeś, a nie tylko jakieś tam, wiesz, bum, 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 nie? Więc jakieś tam... Ale generalnie no, jesteś samoukiem tak naprawdę. Tak, jeżeli chodzi, wiesz co, jeżeli chodzi o gitarę basową, to jestem samoukiem. Tak, studia muzyczne oczywiście posiadam, kończyłem wychowanie muzyczne, czyli jestem jakby profesorem, belfrem, nie? Jesteś nauczycielem muzyki, jestem, tak? Jestem, tak, i też aktualnie, no aktualnie od 30 lat uczę muzyki, nie? Aha. Także w szkole tak, podstawowej, tak, pracowałem też w międzyczasie gdzieś tam, wiesz, przewinąłem się przez Dom Kultury, także sprawy kultury, tego wszystkiego, co są z nią związane, nie są mi obce. I to też była taka ciekawostka, że ten Dom Kultury, w którym zaczynałem grać, później zacząłem tam pracować, mm-hmm, wiesz, skończyłem studium nauczycielskie, pani dyrektor ówczesna mnie, no widziała we mnie jakieś pokłady takie, czegoś fajnego, zatrudniła mnie, więc prowadziłem różne tam zespoły wokalne, jakieś tam inne rzeczy, no a później zadomowiłem się w szkole i no i tak jest do dnia dzisiejszego, to w zasadzie jakby szkoła jest takim troszeczkę taką odskocznią, bo ja tam mam, wiesz, okolice pół etatu, także, wiesz, prowadząc swoją firmę, jak to się mówi, zapłacą ZUS, nie? Mm-hmm. I jest dobrze i można... Poza tym ja też uważam, że, wiesz, kształcić dzieci, młodzież, to jest dawanie siebie, to jest też fajna sprawa, ja to lubię robić. No tym bardziej, że teraz muzyka jako taka jest tak trochę zepchnięta gdzieś, w ogóle takie kwestie plastyki. Tak, znaczy, wiesz, to zawsze tak było, tak, tak. To jest przedmiot artystyczny, no, więc... Ale jest to taki nie temat... Nie jest przedmiotem tak, egzaminacyjnym. Na przykład, jest to tam, no, nie jest to też coś takiego, znaczenie, że rzeczywiście wykształca... No ja pamiętam, że ja nie lubiłem muzyki w szkole. Tak? Wiesz, no w ogóle dla mnie muzyka w szkole, jak wiesz, uczyli nas o tych wszystkich, wiesz, co to jest klarnet, muzyka klasyczna, jakieś no wiesz, piosenki no trzeba, o, tak, o partyzantach. No, wiesz, program. To ja wiesz, to ja w ogóle mówię, Boże Święty, straszne, jak sobie teraz to przypominam, tak, a jak już zacząłem się interesować gitarą, no to już chodziłem do liceum i już właściwie tej muzyki nie było, tak, więc tak. Nie załapałem się chociażby na to, żeby się czegoś nauczyć z tych lekcji na tej muzyce, bo mnie to wtedy w ogóle nie interesowało, bo było to tak podawane było to w taki sposób, że wiesz, że do mnie to nie docierało. A powiedz mi, to jest tak, że no bo wspomniałeś tutaj, że masz taką ciekawą historię, że jeżeli, nie wiem, oglądacie przeglądy prasy gitarowej, to znajdziemy sobie Marcinowe lekcje, bo w gitarze i basie miałeś swoje lekcje, swoje stronki, zrobiłeś swoją szkółkę. Czy to było powiązane już wtedy z tym, że już się kształciłeś na nauczyciela, czy to jakoś się zdarzyło? Skąd ta szkółka się wzięła w twoim życiu? Wiesz co, to było tuż po studiach, bo tak, ja studia skończyłem w 96, a w 97 była wydana szkółka. Ja już, wiesz co, jak poszedłem na studia muzyczne, to wiadomo, tam jest profil kształcenia taki jakby ogólny, tak, no bo stajesz się jakby nauczycielem, to... Tak to wygląda. Natomiast we mnie zawsze gdzieś się działo to, ponieważ ileś tam człowiek siedział nad instrumentem, ćwiczyłem, wiesz, spisywałem różne zagrywki. Gdzieś tam tego wszystkiego zaczęło być dużo, tego co spisywałem. No i z tego, wiesz, narodziły się jakieś ćwiczenia. Mówię, kurczę, może by pomyśleć, żeby coś z tym zrobić, coś wydać. Tym bardziej, że ja miałem fajną historię na studiach. Na moim roku był kolega, który w ogóle w tamtym czasie, jako też młody człowiek, dwudziestoparoletni, wydał książkę do muzyki. Ta książka rzeczywiście przez ileś lat, że tak powiem, obowiązywała, bo wtedy jeszcze to lata 90. to było, wiesz, mało wydawnictw, które jakby wydawały książki do nauczania, do muzyki na przykład, tak? I on napisał taką książkę i wiesz, rozmowy, mówi, słuchaj, jak masz jakieś ćwiczenia, no to zrób coś z tym. Ja mówię, ale wiesz, no ale jak to mam zrobić? No jak? No normalnie spróbuj gdzieś znaleźć jakieś kontakty i zadzwoń, dowiedz się. No i tak było. Rozmawialiśmy wcześniej, parę minut temu, że właśnie ze świętej pamięci Januszem Popławskim skontaktowałem się. To był 90 tam chyba... Redaktor naczelny magazynu Gitara i Bas. Tak, założyciel tak. Tego magazynu, dla tych, którzy magazynu nie wiedzą. I w zasadzie założyciel jakby firmy Professional Music Press, która to wszystko wydawała. On wspólnie z żoną prowadził tą firmę. No i która właśnie wydawała szkółki różnych artystów. Nie dość, że...
wydawali miesięcznik, czy dwumiesięcznik. Czy na początku miesięcznik. Tak, to było. No właśnie, to oprócz gitary i bas, to jeszcze Janusz Popławski wydawał no różne szkółki, VHS, początkowo też szkoły na kasetach, bo ja na przykład też jak napisałem swoją książkę, to wyszło z kasetą, tak? Mm-hmm. Podręcznik z kasetą. Dźwiękowo to było. Tak, dokładnie. Więc on wydawał te szkółki, no i pewnego razu zadzwoniłem telefon do pana Janusza, przedstawiłem się, powiedziałem, że nazywam się tak i tak, no i mam taki fajny tutaj napisany podręcznik dla gitarzystów basowych i czy pan Janusz by był skłonny mi to wydać. No i nagle słyszę, że tak, zapraszam na spotkanie i tak dalej, no i wiesz, dalej już jakoś to poszło, tak. Także takie wiadomo, bardzo że to fajne czasy. Być dobry, wiesz, no powiedział ci tak, bo został zainteresowany, nie widział tego produktu, więc musiał to być dobry produkt. To znaczy, no umówiliśmy się, wiesz, tak, umówiliśmy się na jakieś spotkanie, zawiozłem nuty z tabulaturą, bo książka polegała na tym, że były nutki do każdego ćwiczenia, te ćwiczenia jakieś tam były usegregowane. Jeszcze taka ciekawostka, że to szkółka była techniką kciukową, tak, mm-hmm. czyli konkretna technika dla basistów i tak dalej. No i ja sobie w jakiś sposób te ćwiczenia, wiesz, posegregowałem na takie wstępne, gdzie rozwijamy tą technikę, później jakieś takie bardziej zaawansowane, na końcu ćwiczenia będące zagrywkami gdzieś tam słynnych basistów, wiesz. No i pan Janusz to zobaczył, zaakceptował. Oczywiście porozmawialiśmy o poprawkach, co tam jeszcze by można poprawić. Generalnie większość tych ćwiczeń była ok, natomiast zaproponował też, żeby napisać jakiś komentarz do tego, jakieś słowo wstępne i tak dalej. Także no, po kilku spotkaniach wszystko było ok, doszło do tego, że to wydał, także no. Jednocześnie prowadziłeś też, no miałeś swoją rubrykę w magazynie Gitara i Bas również. No pomysłem jego było też to, że po prostu, żeby ta szkółka w jakiś sposób się fajnie sprzedawała, żeby to rozreklamować, to dał mi wolną rękę, żebym sobie stworzył jakąś taką rubrykę z zagrywkami dla basistów. No to ja od razu mówię, no to może zagrywki słynnych światowych basistów, bo wiadomo, każdy słucha, wiesz, różnych kapel, no to ja to po prostu te ćwiczenia spisywałem, tabulaturka, nutki, jakiś komentarz, no i w gitarze i bas były te ćwiczenia tam umieszczane, tak? Także miałem taką swoją rubrykę, no to wiesz, to wtedy było wow. Nie, no wtedy, to wiem, byłeś topowym basistą w Polsce. No wiesz. No nie, przesady, no, ale no, coś się, tam, no. Tak, no coś tam nie, no, nie zrobiłem. Było internetu, nie było, wiesz, jakieś tam, nie było antyradia, wiesz, takich rzeczy. No gdzieś tam były jakieś w nocy, jakieś audycje takie rockowe. Powiedzmy, że jeszcze w latach 90. ta muzyka rockowa gdzieś tam jeszcze oscylowała, no więc w takim magazynie, jeżeli pisałeś, no to ktoś, kto ciebie czytał, no to byłeś, wiesz, autorytetem. No pewnie tak. Dla wielu osób tak naprawdę. Miałeś też uczniów, uczyłeś też jakoś tak indywidualne lekcje. Tak, uczyłem. Chociaż wiesz, to było tak, jakby nie robię tego na stałe, tak? Mało czasu mam na to, bo wiadomo, no każdy się skupia na jakichś tam swoich działaniach, tak? Ja tu, tak jak wcześniej powiedziałem, mam tą szkołę, to jest jakiś tam czas, który muszę poświęcić, ale też no staram się ćwiczyć, grać, no i oczywiście... Sorry. Tak, więc powracając do naszych myśli, pytałeś o uczniów, tak? Nie mam za bardzo w tej chwili tak czasu, jeżeli chodzi o nauczanie. Pojedyncze osoby gdzieś tam się zdarzają, jeżeli ja widzę kogoś takiego, który rzeczywiście jest zainteresowany i trzeba mu tam doradzić, no to jest kilka jakichś takich lekcji, tak, że wiesz, rozmawiamy o czymś, ćwiczymy i tak dalej, pokazuję co i jak i dalej już ten ktoś się tam zajmuje. Natomiast tak na stałe no nie za bardzo mam czas, bo też no nie ukrywam, że chciałbym się zająć w zasadzie graniem, tak? Mhm. A druga sprawa to jeszcze jest taka, że no jestem poniekąd jakby też właścicielem własnego studia nagraniowego, takiego domowego, no i tutaj sporo różnych produkcji się dzieje, no więc ale robisz muzykę samemu, na przykład tam do jakichś reklam, do jakichś takich rzeczy, czy nagrywasz zespoły inne? Wiesz co, raczej można powiedzieć, że jestem producentem, tak? To chociaż to jest takie dla mnie wyświechtane słowo, to wiesz. No ale co ja robię? Ja na co dzień też nagrywam kapele. Jest to bardzo różna muzyka, bo od muzyki rockowej poprzez hip-hopową, jakąś funkową, nawet ostatnio robię też poezję śpiewaną, więc różne gatunki muzyczne.
No oczywiście zajmuję się miksem, nagrywaniem, robię jakby całościowo produkcję, tak? Robię też masz też właśnie wpływ na to, co, że zespół do ciebie przychodzi, tam trochę tak, ich tam tak, temperujesz, tak. No wiesz, ustawiasz. Są zespoły, które mają od początku do końca sprecyzowane, o co im chodzi, konkretna muza, no to wtedy zajmujemy się tylko nagraniem, tak? Ja wtedy ewentualnie podpowiadam, co by można tam zrobić, żeby to dobrze brzmiało. Natomiast kapele, gdzie rzeczywiście no, chcą, żeby się zająć producencko, już też mogę to tak potraktować, tak? Że po prostu od początku do końca biorę na swoje barki jakby ciężar tego wszystkiego, co tam ma być. Oczywiście to wiesz, to są też wcześniej rozmowy, bo to nie może być tak, że ja sobie coś tam wymyślam, a ktoś jest z tego niezadowolony, nie? Więc, ale jeżeli widzę, że ktoś nie... Musisz się ułożyć pod to, co tak, ten zespół tak. gra, no bo ale jak nie widzę, zmienisz tak, nagle, wiesz, gatunku muzycznego. No dokładnie, ale jak widzę, że trzeba trochę pomocy z mojej strony, żeby to fajnie później brzmiało, żeby to miało ręce i nogi, no to tak. To i kogo bardziej... takiego, kogo moglibyśmy znać, na przykład nagrywałeś, zrobiłeś? Wiesz co, to są niszowe sprawy, nie? Bo ja mam studyjko takie domowe, natomiast czasami się zdarzały jakieś fajne produkcje w czasach pandemii, na przykład z Dodą zrobiliśmy taką fajną produkcję, gdzie tutaj w ogóle Łódzka Orkiestra Filmowa uczestniczyła, bo też dwa lata temu byliśmy na trasie z Dodą, właśnie z Łódzką Orkiestrą Filmową, bo Doda sobie zrobiła taką płytkę symfoniczną z orkiestrą, Doda z orkiestrą, tak to się nazywało. No i w czasach pandemicznych taki pomysł był, żeby zrobić po prostu utwór pandemiczny, czyli wiesz, wszyscy nagrywają w domu, później to wszystko przyszło do mnie, ja to montowałem, wiesz, robiłem dźwięk i tak dalej, także... No fajna taka sprawa, coś takiego innego, bo też wiesz, no orkiestra symfoniczna, więc tych instrumentów tam było no 30 parę chyba, tak? A wracając do tych instrumentów, no bo mówiłeś, że Luna, mówiłeś, że to Romeo, czyli no na razie rozmawialiśmy o takich gitarach, no mówmy się, marnych, tak? No, dzisiaj może i tak, chociaż niektórzy z sentymentem, wiesz, wracają, no, nie? No dobra, niech wracają. Widziałeś w ogóle ceny Defili w tym momencie? Tak, wiesz, tak. 4 lata temu wszyscy wyrzucali na śmietnik, a teraz jest po 1500 zł, wiesz. A propos gitary Romeo, bo od niej zaczynałem i jakiś, nie wiem, pół roku temu, rok temu gdzieś tak mniej więcej, patrzę, jest ogłoszenie, jest Epiphone, taki wiesz, taki jak Romeo dosłownie, no viola bass, czyli po prostu basówka McCartneya. Epiphone, nie? Czy Honor, bo to Nie, ale różne firmy produkują, tak? Epiphone zrobił fajną wersję. Właśnie widzisz, mogłem przywieźć, bo zakupiłem, aha. Słuchaj, za tam chyba 1300 zł, to jest produkcja Indonezja, ale bardzo fajny bas, użyłem w paru nagraniach, niezastąpiony, bo to wiesz, chodzi o to pasmo, on tak... Trochę pierdzi, trochę buczy, nie? I wiesz, ale w niektórych tam sytuacjach się bardzo sprawdził, nie? I mam taką basówkę, stan jest świetny, po prostu wygląda, wiesz, no jak z pudełka, jak z, prosto ze sklepu. Miałem takiego także... Hofnera, bo Honer. Tak, jest i Honer, kiedyś. I Hofner. Honer nie wiem, czy produkował, ale Hofner na pewno, bo to wiesz, w ogóle McCartney miał Hofnera. Tak, ja chyba miałem taką, też jakąś chińską przez chwilę tam sobie grałem. No dobra, taki pierwszy taki poważny instrument. Jak zacząłeś grać, to wiesz, no na pewno no chciałeś mieć coś fajnego. Ile miałeś lat, wiesz, jak to wyglądało, coś, zaraz, co jest związane z zakupem tego instrumentu. Wiesz. Co, zaraz na początku jakby, jak zacząłem grać, bo myślę, że mógł być rok, bo ja zacząłem w 87, czyli już dawno temu. 35 lat temu. To wtedy było ciężko instrumenty jeszcze w Polsce. Tak. I wiesz co, i potem jak kupiłem tą Lunę, ja ją trochę zacząłem gdzieś tam przerabiać. Nawet miałem taki motyw, że kolega był stolarzem, zrobił dechę, drugi był lakiernikiem, pomalował. Gryw od Luny i był w Tomaszowie lutnik świętej pamięci, taki już po pewnym czasie już mój serdeczny kolega Marek Podkowski. Bardzo fajny lutnik i naprawdę robił super instrumenty. Na tamten czas to po prostu... To wiesz, to była jakby przepaść między tymi gitarami typu Romeo, Luna, a tym, co on robił. On po prostu robił kopię jakichś tam, wiesz, Stratocasterów, Precisionów, Jazz Bassów i tak dalej, nie? Robił i gitary, i basy. I ja miałem od niego dwie basóweczki i ta pierwsza, którą zrobił, super instrument. To było jak, wiesz, jakbyś się przesiadł, nie wiem, z Malucha do Mercedesa, aha, nie? Wiesz, w tamtych czasach. Drugą basówkę, którą mi zrobił, bo pierwszą sprzedałem, pograłem jakiś czas i drugą, jak mi zrobił, to pamiętam, że nawet miałem przy mostku pick-up Di Marzio gdzieś tam, wiesz, także w tamtych czasach to naprawdę, także to były dwie takie pierwsze fajne gitary właśnie Marka Podkowskiego.
Firma się nazywała Podmar. Może niektórzy jeszcze tam mają, bo tych gitar naprawdę gdzieś tam w Polsce jest sporo, szczególnie tutaj w naszym województwie, bo Marek pochodził z Tomaszowa, więc wiesz, dużo ludzi tutaj z naszego regionu po prostu gitary u niego czy basówki zamawiało. No i później to w ogóle, wiesz, przełom lat 80-tych, 90-tych, to jak już ta Polska się otworzyła, wiesz, zaczęli trochę części przywozić, wiesz, klucze, przystawki fajne, jakieś mostki, no to różne firmy tam robiły, wiesz, Mansfeld, majonez i tak dalej, jakieś tam, więc miałem tego, wtedy sporo zmieniałem, żeby, wiesz, zobaczyć, co jest co, co jest co. Ale taką później, po jakimś czasie też, no początek lat 90-tych, to gdzieś mógł być 90 jakiś tam trzeci, czwarty rok, kupiłem gitarę marki Kord. Kord Viva, pamiętam. I to była pierwsza aktywna basówka, jaką miałem. I też parę lat na niej grałem. I naprawdę ja ją tam, trochę też coś tam było przerobionego, pamiętam. I to była taka też neck trubady konstrukcja. To wiesz, wtedy układ aktywny, pram w basie i neck trubady, to wiesz, wow, co to było, nie? No i później, a później to już wiesz... A jak po latach ją oceniasz teraz, mając większe doświadczenie? No nie, no to nie, szału nie było. Nie. To znaczy, wiesz co, sama konstrukcja lutnicza okej, okay, bo to neck trubady powodowało, że był fajny sustain i jeżeli chodzi o same manualne sprawy, to okej. Okay. No ale tam były pick-upy EMG Select, to takie wiesz, półeczka taka no, sobie. I ten preamp też taki, no był, bo był, nie? Poza tym, wiesz, to przez tyle lat i tyle instrumentów, co u mnie się przewinęło, to gdzieś już się zatarło to brzmienie, nie? Ale na tamte czasy do takiego ćwiczenia grania to był fajny instrument i zaraz po niej zamówiłem sobie, to było też związane właśnie z tym wydaniem szkoły, zadzwoniłem do Romka Koca, czyli do właściciela firmy GMR i on mi zrobił sześciostrunową taką basówkę, no to była też wtedy fajna konstrukcja, też neck trubady, pick-upy EMG, ale już wiesz, już aktywne prawdziwe. I to grało, to naprawdę grało, był bardzo fajny bas, na którym sporo różnych rzeczy nagrałem, bo wtedy już tam gdzieś studyjnie się też udzielałem i brzmiało to bardzo dobrze, no a później to wiesz, już poszło samo, nie? Różne konstrukcje, różne gitary, poza tym też tutaj fajna sprawa była, jak wspominaliśmy Professional Music Press i czasopismo Gitary i Bas, że ja oprócz tego, że miałem swoją rubrykę, i pisałem te ćwiczonka tam dla basistów, to też czasami mi się zdarzało, że dostawałem do testu jakieś basówki, piece inne, no graty basowe po prostu, nie? I testowałem, więc też miałem przegląd tych instrumentów, co jak gra, wiesz, jak wygląda Yamaha, jak to, wiesz, jak brzmi TRB, jak brzmi BB, jakieś tam GMR-y, inne rzeczy, no to co w latach, bo to był przełom lat 90-tych, 2000-tych trochę, bo później jak pan Janusz zmarł, to był chyba 2004, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy się nie mylę, no to wiesz, jakby czasopismo przestało istnieć i to przestało funkcjonować. Natomiast w tamtym czasie, jak tam pisałem, to mówię, to trochę tych gitar się przewinęło. No i też później człowiek zmieniał, wiesz, kupował, sprzedawał i tak dalej, nie? Także trochę tych instrumentów w życiu miałem, chociaż te, wiesz, im człowiek starszy, tym teraz już kolekcjonuję. No. No, tak jak ty. Już nie sprzedaję, bo to jest tak, że wiesz, kilka fajnych egzemplarzy sprzedałem, nie? Nie to, żebym żałował, bo to człowiek, wiesz, uczy się, poza tym... No, na przykład tych pierwszych na pewno żal, nie? Takiego jak... Tak, ja bym w ogóle tą gitarę nawet ostatnio gdzieś tam z kolegami, z Tomaszowa rozmawiałem, że jakby widzieli tego mojego Podmara właśnie, wiesz, to był Precision Bass z tym pick-upem Di Marzio, jakby gdzieś ktoś tam wiedział, kto go ma, bo tak po sznureczku gdzieś tam dowiadywałem się, kto go kupił, wiesz, gdzie to później, ale gdzieś tam w pewnym momencie się ślad urwał i kolega jeden mówi, ty, no gdzieś to tam poszło, nie wiem gdzie, komuś sprzedałem, później wiesz, temat się urwał. Bo to też, to chyba nawet też nie do końca jest gitara, to bardziej jest historia, nie? Ale wiesz co, tak, ale to była gitara fajnie zrobiona i to fajnie grało i nawet po latach ja ją miałem w ręku i to była dobrze zrobiona, wiesz, bo czasami lutnikom też, wiesz, no udało się zrobić coś fajnego, tak, wiesz, też, no gitara... Też, ciężko wtedy było z czegoś zrobić, bo to nie było ani dostępu do drewna, ani dokładnie, właśnie do części, dokładnie. Często sami musieli robić jakieś mostki, wiesz, u jakiegoś... Znaczy nie, tu już, wiesz, częściowo... Kowalu ślusarza, wiesz. Tak, ale tu już z częściami było okej, okay. Tam już w tamtych latach, jak ja ją zrobiłem, to tam były fajne części, tam, no nie było ściemy, wiesz, nie było słabego punktu tego instrumentu, nie, wiesz, to wszystko fajnie grało. Także mówię, jak gdzieś tam, a może ktoś słyszy,
jak ktoś by wiedział, to słuchajcie, mało tego, i to jeszcze fajna sprawa była, bo ja wtedy powiedziałem Markowi, mówię, Marek, a możesz mi napisać nie Podmar, tylko Saku Precision Bass, mówi, dobra, zrobię ci sygnaturę. I to wiesz, śmiejemy się tam gdzieś tam nieraz z kolegami, że to taka pierwsza moja sygnatura, wiesz, i także może ktoś z was, moi drodzy, jak ogląda, to może to wie, gdzie jest. Chętnie naprawdę odkupię. Saku Precision Bass. Korpus taki w kolorze mahoniowym, chociaż to był, nie wiem, czy nie jesion, tak mi się wydaje. Szumi. Nawilżaczek taki. Wiesz, to jest oczyszczacz akurat. Aha. Czyli szukamy już Saku Precision Bass. Szukamy Precision, i szukamy tak. Mojego Zaka w róże. Ja szukam też? Zaka. A co to była za gitara? Zak Majonez, taki KTM. Ja miałem, ale kształt jaki? No taki super Strat. Aha, Strat. Ja miałem taki motyw takich róż pod lakierem bezbarwnym. Mhm. I tak, no myślę, że była taka dosyć niepowtarzalna, ale w życiu jej później nie widziałem nigdzie. No. Wiesz, czasami tak jest, widzisz, dlatego z tymi gitarami tak jest, że czasami gdzieś tam wiesz, sprzedaż, później żałujesz. Chociaż wiesz, mówiąc o tym Podmar Precision, no to były lata, to był, ja tą gitarę miałem od roku tam może 88, 9, przez jakieś tam 2 lata, bo to już później się następne kupowało, wiesz, i tak dalej, nie? To, no to myślę, że ciężko będzie to znaleźć. 30 lat minęło. Wiesz, no. Może leżeć nawet na strychu u kogoś i ktoś może nawet tak, nie, no, nie wiedzieć, no, co to jest i skąd, nie? Dokładnie tak jest. No. Powiedz mi, dlaczego jest taka tendencja, jak ja zaczynałem się interesować muzyką, no trochę później, znaczy później od ciebie, bądź że powiedziałem, że w tym samym wieku, ale później, wiesz, czasowo nie? No to wzmacniacze basowe to były takie, wiesz, tam 100 W, 120 W i był jeden głośnik, a potem taka poszła taka strasznie taka duża tendencja do tego, że wzmacniacz basowy to musi być na przykład 500 W. Mhm. Wiesz, skąd się to wzięło, że nagle ten bas potrzebuje tej mocy? Po co wam ta, znaczy, moc, wiesz, tak naprawdę? Co? Rozkręcacie to tak głośno? No bo wiesz, ja mam głowę 100 W, myślę, że gram na 10 no, i już łeb urywa, nie? Tylko że ty masz głowę lampową, wiesz, to myślę, że tu chodzi, konstrukcja ma wpływ. To bardziej trzeba by było się konstruktorów i elektroników pytać, nie? Ale wiesz, sam wiesz, że duży wzmacniacz gitarowy, nawet jeżeli ma 50 W, dlaczego on jest duży? Jest transformator, wiesz, on przede wszystkim daje dźwięk, nie? Daje prąd taki, jak potrzeba. Natomiast w piecach basowych to było tak, że oczywiście te pierwsze konstrukcje typu tam, powiedzmy, najbardziej znane Ampeg, tak? Tam jest duże trafo, jeżeli to jest wzmacniacz lampowy, to on też wystarczy, że ma 100 W i on gra tak, jak trzeba, tak? Natomiast teraz są takie tendencje, że te wzmacniacze, wiesz, mają 500, 1000 W, ale to są końcówki klasy D, wiesz. Ten prąd tam inaczej się zachowuje, także to jest w ogóle sprawa, myślę, że nieporównywalna, nie? No właśnie, bo z tą klasą D to też jest tak, że to u basistów się to zapoczątkowało. Ta tak, klasa tak. D troszkę wchodzi teraz w świat gitary, wiesz? Jest taki, tak, powoli się wchodzi, no na przykład no tu te małe, no tak, takie wzmacniacze za mną, one są co prawda 20-watowe, ale to już jest właśnie klasa wiesz, D. Ja myślę, że Taurus robi te wzmacniacze też takie, wiesz, podłogowe, też ta końcówka jest w klasie D właśnie, nie? Dużo ludzi myśli, znaczy, wiesz, jak ktoś gra na kamperze, czy na kimś, na tych symulacjach, tak, no to myślę, że może i ta końcówka klasy D tutaj w jakiś sposób tam się sprawdzi, chociaż wiesz, teraz są czasy takie, że wchodzimy w trochę inny świat, rozmawialiśmy na samym początku, jak przyjechałem, że wiesz, że my żyliśmy w innych czasach, było jakby inne zapotrzebowanie, były wzmacniacze, wiesz, lampowe, jakiś tam sprzęt, natomiast teraz, wiesz, często się gra na uchu, tak, i nieraz muzycy nie wożą ze sobą w ogóle sprzętu, tylko masz preampik, albo wiesz, albo masz Kempera, czy tam jakiś inny, czy wiesz, Helixa, wpinasz się i grasz, nie? Myślę, że to kwestia zapatrywań. Z drugiej strony, wiesz, jeżeli jedziesz gdzieś w trasę, czy gdzieś na jakiś koncert, stoi nagłośnienie, to tak naprawdę ty, mając jakiś tam wzmacniacz i kolumnę, nie masz wpływu na brzmienie, bo wpływ na brzmienie ma ten, kto cię tam z przodu ukręca, no, tak? No. Więc wiesz, czy ty masz swój gracz, czy na uchu grasz, wiesz, a jeżeli masz swojego akustyka, to tak naprawdę robiąc swój setup brzmieniowy, ten pan, co tam stoi, wie, o co chodzi, ukręcić takie brzmienie, jak ty potrzebujesz i tyle, tak? A ty jak grasz z pieca, czy grasz raczej z cyfrowych? Wiesz co, z pieca, tak. Z pieca, jakiś tam oczywiście preampów, innych urządzeń używam. Natomiast czasami też gram na uchu, tak? Wiesz, są takie czasy, jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej tak. No są takie czasy, mówię, to jest kwestia taka, że pewnie też i wygody, bo tak, jeżeli jest koncert, masz dużą scenę, wiesz, stoją wzmacniacze gitarowe,
każdy się rozkręci, są bębny, wiesz, to wszystko wchodzi w mikrofony, później ten, kto kręci, ma no, większy kłopot, tak? Grając na uchu, wiesz, ten pan ma ciszę tam z przodu, wiesz, nic mu w mikrofon wokalowy nie wchodzi, perkusja pewnie jest z jakąś tam pleksą, więc na pewno akustycy mają lepiej. Natomiast czy to tak do końca o to chodzi? Wiesz, no my jesteśmy trochę z innego pokolenia, więc wiesz, ja tam lubię, jak mi trochę w tyłek tam, wiesz. No tak trochę dmucha, też mam. Więc pewnie tak, ale oczywiście, wiesz, jako muzyk też czasami sesyjny i grający w różnych składach, to staram się też dostosować do sytuacji. Jeżeli trzeba zagrać na uchu, nie ma problemu. Natomiast jeżeli można wziąć ze sobą trochę gratów, wiesz, nie mówię, że nie wiadomo ile, ale po prostu, żeby czuć za sobą ten, wiesz, to pierdnięcie, no to wtedy jest fajnie, nie? Dobra, a właśnie, bo tak mówisz, że jesteś teraz muzykiem sesyjnym. Gdzie grałeś, z kim grałeś, gdzie grałeś, w jakich zespołach grałeś, w jakich zespołach grasz teraz? Jak ta ścieżka przebiegła? No bo zaczęliśmy też od tego Domu Kultury, że był tak, jeden zespół, z którego gdzieś tam cię pan kierownik pokierował dalej. Pokierował dalej. No i gdzie poszło to dalej? Wiesz co, no, czy w ogóle jesteś w stanie, czy pamiętasz w ogóle wszystkie projekty, w jakich zagrałeś? Pewnie nie. Bo z Wojtkiem Wagleskim rozmawiałem, no to Wojtek Wagleski powiedział, że czasami słucha nagrań, ktoś mówi mu, że ty tu grałeś gitarę. A on nie ma świadomości. On nawet nie wie o tym już, nie? Wiesz co, wszystkich pewnie nie pamiętam, bo rzeczywiście ja jestem taką osobą, która w ogóle lubi grać, wiesz, z różnymi ludźmi i jakby nie ograniczam się też do konkretnej stylistyki. Wiadomo, że ja mam też swój skład pod tytułem Saku Family, gdzie to jest muzyka fusion, wiesz, to co ja kocham najbardziej, czy jakieś tam funkowo-jazzowe, jakieś tam rockowe granie i gdzie są tematy basowe jakby, wiesz, uwypuklone, mm-hmm. wiesz, i w tym się czuję fajnie. Natomiast ja bardzo lubię, no, jakby każdą muzykę, tak, wiesz. Muzyka jak jest dobra, to jest dobra. Styl tak naprawdę w moim odczuciu nie ma znaczenia. Ktoś coś fajnie robi, śpiewa fajnie gra i jest to dobre, okej, okay, tak. Także ja tutaj, wiesz, kapel chyba bym wszystkich nie wymienił. Natomiast pewnie, że te najważniejsze to, wiesz, to na pewno to, że z tego Tomaszowa wybrałem się kiedyś do Łodzi, nie? Wiesz, poznałem trochę grupę muzyków fajnie grających i to później jakoś tam poszło. Takim na pewno pierwszym, myślę, że ważniejszym zespołem, no to był zespół Normalsi, w którym grałem kilka lat. To była jakby druga połowa lat 90. Więc tutaj była fajna sytuacja, bo Czypis, czyli gitarzysta, z Adamem Marszałkowskim, z Bębniarzem założyli tą kapelę, grał jeszcze Koniu i ja doszedłem na bas, bo gdzieś tam się z Adamem poznałem. Adam zaproponował, żebym właśnie tam basował, no i kilka lat zeszło. Jeszcze Lofos grał na klawiszach, bo to na początku to cztery osoby. Nawet mało skład, tego. Pierwszy skład to w ogóle się nazywał The Founders, bo wiesz, od Fendera to F takie w nazwie było. Czypis chyba to wymyślił, The Founders, no i później nazwa zmieniona została na Normalsi. Ja później w 99 odszedłem, bo mi się wtedy urodziło dziecko, miałem inne też, no miałem kilka składów, wiesz, nie mogłem wszystkiego pogodzić, tak? Więc tutaj z tych Normalsów musiałem zrezygnować. No więc to był taki, mówię, pierwszy zespół, gdzie coś tam... wiesz, robiłem poza Tomaszowem, chociaż w Tomaszowie też była grupa ludzi, z którymi grałem, grywam do tej pory, bo jest kilku fajnych muzyków. Czarek Blewąska chociażby. Tak, z Czarkiem Blewąską nawet razem chodziliśmy do studium nauczycielskiego, nawet mieszkaliśmy razem w pokoju. Ale w Dogmanie nie grałeś, w Dogmanie nie. Więc Blewy, ale też kilku innych fajnych muzyków gdzieś tam, wiesz, z którymi grywałem. No przykładowo Paweł Stępień, wiesz, Bębniarz zespołu Wideo, tak? Czy Paweł jest Tomaszowianinem, graliśmy razem kilkanaście lat, więc wiesz, to jest szmat czasu. Jest Piotrek Goliat, który jest jakby fajnym pianistą, wokalistą, gra Zelo Madamiak, czyli tu niby poezja śpiewana, ale Piotrek też różne klimaty grał przecież przez pewien czas w Rezerwacie, przez kilka lat ze świętej pamięci Andrzejem Adamiakiem, tak? Także no jest z naszego Tomaszówka, wiesz, kilku fajnych muzyków i gdzieś tam, wiesz, no znamy się, bo Tomaszów jest muzycznie małym miastem, w sensie takim, że jak ktoś dobrze gra i jest gdzieś tam rozpoznawalny, no to się znamy, tak? Więc wiesz, zresztą nawet w Łodzi, pewnie, wiesz, to też... jesteś pewnie rozrywany wręcz nawet, zagraj z nami, mamy tutaj taki występ, weź chodź z nami, zagraj, bo nie wiem, basista za niemu czy coś, no, w takim małym środowisku.
Polsku, to pewnie jest tak, że jeśli ktoś jest naprawdę dobry, to już jest tysiąc tych propozycji z każdej może strony, tak, nie? Może nie aż tyle, ale wiesz, to w każdym środowisku muzycznym jest tak, że wiesz, ktoś chce, jest dużo ludzi, którzy na przykład śpiewają i tak dalej, chcesz mieć jakiś skład, wiesz, ktoś, kto ci zaakompaniuje, no to wiesz, to dzwoni się po ludziach pewnych, tak zwanych, mm-hmm. tak, żeby wiesz, że a, Saktura przyjedzie, zagra, okej, okay, nie, czy tam na bębnach ktoś na gitarze i tak dalej, więc tak to wygląda. Czyli lata 90. to mówię, normalsi, tak. Po normalsach co? Już raczej studyjnie, tak, sesyjnie? Tak, ja sporo, wiesz co, w Tomaszowie było tak, że dwóch moich kolegów miało studia nagrań i ja tam spędzałem mnóstwo czasu, wiesz, mnie też w ogóle od zawsze ciągnęło do realizacji dźwięku, wiesz, programy komputerowe jakieś, wiesz, Cubase do nagrywania, najpierw oczywiście wszystko w MIDI, później, wiesz, jak już weszło audio komputery, wiesz, jakiś tam pierwszy Mac, nie, i tak dalej, to były fajne historie, to lubiałem to i lubię do tej pory i u mnie to się gdzieś tam równoważy, że wiesz, i bas, ale też ta realizacja, że ja w tej chwili na przykład jakieś tam swoje produkcje, no to sobie robię sam, tak, wiesz, jestem jakby, nauczyłem się być samowystarczalnym, że po prostu biorę w domu, wszystko nagrywam, wiesz, komponuję też. Na gitarze mam, też grasz? Tak, mam świadomość, wiesz, grania na klawiszach, na gitarze, na bębnach, więc jak chcę robić jakieś produkcje, to mam świadomość, jakby zagrał bębniarz, wiesz, w taki sposób, mm-hmm. żeby to było fajne, nie? Więc ale wklepujesz to też bębny z komputera, czy samemu? Wklepuję, nie, wklepuję. Tak, mam gotowe programy, wiesz, no teraz są takie czasy, że jak ktoś się nauczył to robić, to może spokojnie się tym posługiwać, nie? Oczywiście to też, wiesz, kupę czasu i poświęcenia, bo to trzeba przy tym siedzieć, wiesz, jak w każdej rzeczy, to trzeba się nauczyć, wiesz, doświadczać, co nie tak robię, co jest dobre, jak to zmiksować później, wiesz, no to jest, no ale jakoś tam w jakiś sposób się tego nauczyłem. Czy jakiś easy drummer, te rzeczy? Ja robię od bardzo dawna na Addictive Drums, no, czyli i wiesz co, druga. Tak, i nauczyłem się tej wtyczki, umiem ją bardzo dobrze, więc ja mam też swoje ulubione brzmienia. Ja się uczę Easy Drummera teraz, mm-hmm. siedzę i tak sobie właśnie... Wiesz, fajne sample są, oczywiście też ja kręcę tą wtyczką, w sensie, że wiesz, jak masz brzmienie, to musisz je ustawić, musisz je nastroić, bo Addictive jest taki, że jak nic tam nie zrobisz, to on będzie zawsze brzmiał tak samo, wiesz, mm-hmm. Ktoś tam nawet jak pierwszą, wiesz, odpalisz jakąś tam z tej wtyczki pierwszy lupik, a Addictive, to już słychać, nie? Ale jak fajnie ukręcisz, wiesz, do muzy i tak dalej, zwrócisz uwagę na pasmo, na brzmienie, wiesz, w Addictive są różne instrumenty, możesz sobie zagrać perlem, mapexem, możesz sobie zagrać tam moim... Można zrobić tak, że masz tomy mapexa, stopę perla, tak, i tak, wiesz, dokładnie, instrumenty podobierać i to jest fajna sprawa i naprawdę można tam fajnie ukręcić. Także pod tym względem jestem, wiesz, w jakiś sposób samowystarczalny, nie? Jeżeli dobra, a po tych normalsach wiesz co, coś tak, było jeszcze takiego? Te studia nagrań, bo mówiliśmy o tych studiach, że dwóch kolegów moich miało i tam sporo czasu spędziłem, bo też grywaliśmy razem. No a później po jakimś czasie to moje studyjko powstało, chociaż ono jest, ja mam swoje, no jest ileś tam lat, wiesz, to było tak, że jak się pobudowałem nad Zalewem, tam koło Tomaszowa, to już od początku wiedziałem, że tam będzie pomieszczenie na to, żeby, wiesz, była jednocześnie i sala prób i wiesz, jakieś studyjko, nie? No i to początkowo wiadomo, że tam jakieś graty stały, były próby i tak dalej. Zacząłem trochę sprzętu takiego studyjnego też zbierać, wiesz, kupować jakieś rzeczy, a to preampik, a to coś tam. No i tak powstało, wiesz, studyjko. W pewnym momencie zdeklarowałem się, że mówię, dobra, to już robię tak na poważnie, więc kupiłem, wiesz, dobre monitory, zrobiłem adaptację akustyczną tak w miarę, no, na ile mnie było stać wtedy, ale w miarę dobrze, żeby, wiesz, nie było jakichś tam pogłosów, żeby ta sala brzmiała fajnie, ale żeby też było miejsce, wiesz, na próby, nie, bo to chodziło o to, żeby pomieszczenie było takie wielofunkcyjne, no. No i bawię się tam u siebie, nie? A jeszcze a propos kapel, no to lata 2000 grałem w kilku kapelach też tutaj w Łodzi, na przykład grałem w KGBendzie, taka mm-hmm. kapela Krzysiek Krawczyk, Grand Band, ale Krzysztof Jerzy Krawczyk, tam też fajny skład, bo i Gerard grał na bębna, Gerard Klawę, i grał Paweł Nikodemski, no, świętej pamięci, no, na klawiszach. Grał Bartek Papież na gitarze, także bardzo, bardzo fajny składzik, wiesz, fajnie się grało, jakieś tam kilka płyt pozostało po nas, że tak powiem, po tamtym okresie. Miałem też z takich, no, no, polskich gwiazd, że tak powiem, no to wiesz, to Paula, słynna piosenkarka, nie znasz, a to wiesz, muzyka popowa, no, no. Nie? To muzyka popowa.
No i ostatnio to właśnie z Dodą, z tą orkiestrą łódzką, nie? Łódzka Orkiestra Filmowa, także trasa symfonicznie. No i wiesz, tam pewnie było jeszcze różnych takich mniej znanych wykonawców, tak? Ja, wiesz, też grałem różnego rodzaju, wiesz, muzykę taneczną tak zwaną, czyli wiesz, i przez wesela przeszedłem, i przez jakieś tam bankiety, eventy. No generalnie ja uważam, że jeżeli jesteś muzykiem, chcesz grać, to tak naprawdę nie decyduje to, jaką imprezę grasz, wiesz, bo niektórzy mówią, a wiesz, chałturki. Dla mnie chałtura to jest źle zrobiona robota, wiesz, bo to jest sama jakby idea tego słowa, tak, że wiesz, ktoś mówi, a bo chałtury grasz, wiesz, no. Z czegoś trzeba się utrzymywać, wiesz, to nie jest tak, że gra się tylko, wiesz, koncerty na Wembley, nie? Dobra, a właśnie, robisz coś poza, no bo cały czas rozmawiamy muzyka, no trochę mówisz, że tam szkoła jest jakimś tam źródłem, tak. Pewną bazą, no tam powiedzmy tego ZUS-u czy tam cokolwiek, no, ale robisz coś jeszcze innego poza muzyką, czy żyjesz cały czas, nie, z muzyki tak naprawdę? No to powiem ci, że to jest sukces. No wiesz, tak jakby się cofnąć, to rzeczywiście, kurczę, bo to jest ileś lat, że i to trzeba kombinować ostro, bo to nie jest taki łatwy kawałek chleba, tak? Bo to wiesz, cały czas trzeba po pierwsze ćwiczyć, po drugie być gdzieś tam, wiesz, jeżeli chodzi o nawet studio nagrań, no znać się, wiesz, no wtyczki, nie wtyczki, VST-ki, wiesz, różne rzeczy, preampy, wiesz, tu jest dużo różnych rzeczy. Świat się zmienia, jak powiedzieliśmy, wiesz, za chwilę być może to się zmieni, w jeszcze jakieś tam inne strony pójdzie, tak? Czyli cały czas trzeba być jakby na bieżąco, wiesz, no, kontrolować to i tak dalej, nie? No tak to wygląda. Cały czas trzeba się rozwijać i cały czas trzeba gonić tego króliczka. Chociaż wcześniej cały czas się pojawiają nowi ludzie, którzy zaczynają coś tworzyć, którzy są znaczący, których może wcale jeszcze nie znasz, i to, że masz jakąś tam bazę znajomych i gdzieś jest jakiś światek, to wcale nie oznacza, że nie istnieją światy równoległe, w które też trzeba, wiesz, wejść. Ale wiesz, ja na przykład ciężki kawał chleba, nie? Tak, poczekaj, zrobimy sobie tak. Dlatego, wiesz, jeszcze mówiąc tutaj o ludziach, to no ja na przykład bardzo lubię z młodymi ludźmi grać, wiesz. Do mnie też do studyjka przyjeżdżają coś młodzi ludzie, wiesz, którzy coś tam sobie nagrywają, grają, i to naprawdę niejednokrotnie, wiesz, już na jakimś tam poziomie takim zaawansowania technicznego sporego, nie? Wiesz, mamy YouTube'a, mamy internet, wiesz, my tego nie mieliśmy, nie, tak? No teraz byliśmy jest, młodzi. Teraz to jest, wiesz. Więc dostęp do wiedzy, ja myślę, że jest bardzo duży, jeżeli tylko ktoś chce. Wtedy był tylko rzeczony magazyn gitara, tak, i bas. Wiesz, ja nawet jeszcze... Niczego innego nie było, tak jak ja zaczynałem. Jeszcze końcówka lat 80., tak jak ja, na przykład, jak pamiętam, jak zaczynałem, to wiesz, jakiś tam kolega przyniósł nagranie Jaco Pastoriusa, gdzieś tam zgrane na kasetę, że więcej szumów, wiesz, musiałeś gdzieś tam w gąszczu dźwięków wysłyszeć, co ta basówka tam gra. Wiesz, jakieś tam jak duszki były, to musiałeś się domyślać, że co to tam jest zagrane. Wiesz, a teraz masz tak, YouTube'a, gdzie ktoś tam siedzi, pokazuje, jak to gra, zwolnienie, zbliżenie, nuty, tabulatura, wiesz, no kurczę. Aż grzech się nie nauczy grać, tak chociaż naprawdę, wiesz, to nie? Też być może rozleniwia, bo jak człowiek nie miał tego, to był też ciekawy, jak to zagrać, nie? A teraz jak ktoś tam, wiesz, no, ktoś może podchodzić inaczej. Ale albo, na może, albo może być też inaczej, że teraz, wiesz, widzisz to, widzisz, jakie to jest trudne, tak naprawdę, ile trzeba, tak. Bo wiesz, ty nie wiedziałeś, czy robisz coś źle, czy dobrze. Myślałeś może, że jest coś dobrze i poszedłeś dalej i rozwinąłeś się może, wiesz, może wcale 20 lat temu tego liku, który grasz teraz dobrze, wcale nie grałeś dobrze, a ci się wydawało, że grałeś dobrze. A teraz pewnie masz tak, że dostajesz od razu to wszystko podane, oczywiście. Siadasz i tak, kurczę, wcale nie umiem tego zagrać, wiesz, i odpuszczam. Wiesz, to jest, może być tak, że te dwie szale mogą ale być tego, pewnie, że młodzież i no ludzie, którzy chcą się nauczyć, no naprawdę mają na tacy podane bardzo dużo, więc ten czas, kiedy na przykład możesz się stać, powiedzmy, profesjonalnym muzykiem i grającym super, no jest skrócony, tak, bo to wiesz, pyk, tylko trzeba, no oczywiście, czasu poświęcić na to, żeby to przećwiczyć, nie? Ale materiały są, to faktem. Jak ja sobie przypomnę moje początki, no to się tego już nie porówna. No ja pamiętam, dostałem jakąś taką, to zawsze się śmieję, jak takie czasy wspominamy, dostałem jakąś kasetę Paula Gilberta i to była jakaś taka lekcja wideo, siódma kopia, wiesz, przegrana, nie? Na tej kasecie. Ten obraz już był taki, że właściwie zamazany, się zastanawiałeś, tak. Czy to jest kreskówka, czy to jest, wiesz, czy to jest obraz. Jeszcze on to miał na takim tle, że
gitarę miał z takimi włosami tutaj, wszędzie takie włosy były i cały czas siedział wiesz, w tym green boxie i cały czas zapierdzielało za nim coś, nie? I to w ogóle był tak rozmyty obraz, że właściwie nic nie można się było z tego nauczyć, nie? Właśnie, no wiesz, takie czasy, teraz już jest inaczej. Dobra, na czym grasz w tym momencie? Bo tu przyniosłeś takie piękne fendełki, tak. Ale no... zacznijmy od tamtego. Wiesz co, to jest basówka dość ciekawa, bo na początku już mówiłem ci o niej tam parę rzeczy. To jest gitara, którą mam najdłużej. To jest basówka BB, Yamaha BB1300. Mm-hmm. Nie widać napisu, bo zdarto lakier. Ona była kiedyś w jakimś tam kolorze. Poprzerabiana przeze mnie. Ciekawostka jest taka, że to jest gitara bardzo fajnego basisty, Janka Cichego. To jest basista, który mógłby być prawdopodobnie moim tatą. Jan Cichy to znakomity basista ze Śląska, w latach 70. grający z Namysłowskim i tak dalej. I on tą gitarę przywiózł ze Stanów, z Nowego Jorku, nawet, bo ja ją odkupiłem od jakiegoś tam chłopaka z Opola. I ten chłopak mówi, rozmawialiśmy skąd instrument i tak dalej, mówi, ja kupiłem takiego basisty od Janka Cichego. A ja już kojarzyłem to nazwisko i do Janka gdzieś tam później znalazłem numer telefonu, zadzwoniłem, dowiedziałem się w ogóle gdzie on kupił, co, jak, także on mi historię tej basówki jaka opowiedział. Jest historia? On kupił w Nowym Jorku w 1984 roku. Wtedy był, nawet nie wiem czy właśnie z Namysłowskim nie byli na jakimś festiwalu, czy... A może ja mylę, a może gdzieś tam na jakimś kontrakcie, bo on też grał kontrakty muzyczne, wiesz, jak tam muzycy wyjeżdżali na statek i tak dalej, nie? I on ją kupił w Nowym Jorku w 1984 roku. Miał ją ileś tam lat, później zakupił sobie TRB, szósteczkę, a tą sprzedał. No i ja od jakiegoś tam człowieka, który właśnie odkupiłem i mam ją już, no, chyba ponad 20 lat, tak myślę. Była już przerobiona niejednokrotnie. No, jest teraz, bardzo przerobiona. Tak, teraz jest gitarą... Nie była fretlessem. Nie była, nie była. Teraz jest gitarą bezprogową, tak, fretlessem. Tu wszystko jest super Mostek zrobione. Mostek jest też chyba nieoryginalny. Nie, Mostek jest oryginalny. Oryginalny, z takimi wzorami tutaj. Tak, Yamaha robiła takie tutaj wzorki w BB. I nawet patrzyłem w katalogach innych, to tak. Każda właśnie ta seria BB miała takie mostki w tamtych czasach. Mało tego, tutaj nie widać, ale on... Kiedyś go odkręciłem, to on jest jeszcze tam z pół centymetra, ma taki żeliwny stop jakby i jest wpuszczony w dechę. Aha. Także tutaj ten sustain rzeczywiście, jak myślałem, mówię, może wymienić go, ale jak zobaczyłem, jak on jest zbudowany, mówię nie. To dołożony przetwornik, dołożony. Tak? Wiesz co, wcześniej już Janek Cichy dołożył tutaj przetwornik od BB, tam kolejnego modelu, od BB 2000 chyba. Mam ten przetwornik, ale jakoś tak, ja w ogóle lubię Bartolini brzmienie i to jest soulbar, więc wiesz, dwie cewki. Zresztą tutaj jest też, można je rozłączyć na jedną ceweczkę. No i preamp Bartoliniego też. Wcześniej był preamp tu oryginalny z tej gitary, ale jednak ten Bartoliniego... No powiem ci tak, ostatnio rozmawiałem z basistą Bass Driver, który mnie odwiedził, Jarek. I generalnie moje pytanie polegało na tym, że dlaczego wy basiści nie macie tego przełącznika przetworników? Tak się go zapytałem, a ty zauważyłem, że ten przełącznik przetworników masz. No bo wiesz, w Fenderze tego nie ma. Masz jeden volume, masz blend między pick-upami. A tu masz blenda, to nie jest taki typowy jazz bass, no bo normalnie jest tak, że jest w ogóle jeden i drugi. No a tutaj masz chociaż tego blenda, no okej. Okay. Wiesz, gitarzyści mają ten przełącznik. Ja ci powiem, jak to... Tu masz przełącznik, opowiedz mi o tym trochę. Dlaczego założyłeś sobie na przykład taki przełącznik? Wiesz co, przełącznik tutaj już był, więc to jest konstrukcyjnie, wiesz, ja gitarę taką kupiłem. Natomiast przypuszczam, że jego raczej w oryginale nie było, bo wiesz, bo gitara była, jak Janek kupował, to ona miała jeden pick-up, Janek go dołożył, więc musiał ten przełącznik sobie tutaj, no ktoś mu tak skonstruował, nie? Ja później jak przerabiałem, to wiesz, tu jest Bartolini, tak naprawdę jest dodany tylko ten switch, żeby mi przełączał cewkę i tyle, natomiast... Czyli czekaj, tutaj masz co, equalizer? Tak, to jest equalizer, treble, midle, basy. Góra, dół, tutaj, tak. Tutaj jest co, głośność pick-upu? Tutaj, właśnie, no wiesz, właśnie, tu jest to kombinowane tak. Pick-up jeden, pick-up drugi, no i pasywny ton. Aha. Pomimo aktywnego układu, tak. To on jest, bo no, ta gitara była tak skonstruowana, tak było założone to wszystko. I jedynie co ja tutaj, oprócz tego, że oczywiście wymieniałem preamp i pick-up, to jeszcze dołożyłem rozłączenie cewek. Natomiast wiesz, w przypadku, bo pytałeś, dlaczego basiści nie używają tego, nie? No. Ja często gram tak, i to na wszystkich basówkach, że wiesz, jest
gdy masz potencjometry do końca, no to grają ci dwa pick-upy. Jak troszkę sobie ten pick-up przykręcisz, to nie jest tak, jak tu wiesz, bo jak tutaj zrobisz no tutaj cyk, jest on off, to tylko jest jeden pick-up. No. A tutaj jak sobie troszkę ten, wiesz, pick-up odkręcisz, ale trochę ci z tego zostaje. I to brzmienie jest takie, nawet bym powiedział, ciekawsze. Wiesz, i nie ucieka ci tyle dołu, tak? Bo no, ten pick-up nie da ci nigdy tyle dołu, co ten, bo wiesz, no, umiejscowienie samo też chodzi, mówi no. O tym, że tak nie będzie. Więc czasami mówię, ja nawet na Fenderach też jak gram, to po prostu skręcam blendem trochę, jak jest blend powiedzmy na środku, to troszkę wiesz, żeby mi ten pick-up nie uciekł całkowicie, nie? I to brzmienie jest takie bardziej zrównoważone, jakby no ciekawiej się gra. Tutaj na przykład myślę, że wiesz, robiąc tak, to masz taką typową grę solistyczną, włączasz ten pick-up, nie? I także i wśród kolegów basistów to tak jest, że ten blend się tak lepiej sprawdza, wiesz. Nawet no gitarzyści jak... tego tak mało używają. Gałką volume kręcimy trochę, ale powiem ci, że połączenie, na przykład jakieś połączenie w Gibsonie chociażby, i właśnie w Gibsonie masz tak, że możesz sobie blendować, nie robi to takich fajnych rzeczy, takich wrażeń, które wiesz, które... Nie, tu w przypadku basistów, znaczy wiesz co, różnie ludzie grają, bo niektórzy grają cały czas na dwóch pick-upach, na przykład na jazzbasie, nie? Natomiast wiesz, skręcając trochę, dużo ludzi tak używa, wiesz, takiego rozwiązania, no bo to mówię, nie ucieka cały dół, a to brzmienie jest takie bardziej nosowe, wiesz, masz takie z tego pick-upa, takie, wiesz, pastoriusowskie i tak dalej i to się chyba lepiej sprawdza, dlatego tak mówię, większość basistów to w tą stronę. Ale to nie gdyby jest... tak nie było, to wiesz, by pewnie przerabiali, nie, że no może, jakiś może, ten no. Inny system i tak ale dalej. Ale to nie jest swój podstawowy instrument, no bo na fretlesie wszystkiego się nie poza nie tym zagra, ja też nie jestem takim stricte fretlesowcem, wiesz, bo to jest jednak instrument bardzo wymagający, wiesz, musisz tutaj kontrolować cały czas intonację, czyli ucho musi pracować, mało tego, jak na nim nie pograsz tam, wiesz, trochę więcej niż trzeba, no to od razu ta intonacja idzie w las, nie? No tak, no bo tutaj trzeba nacisnąć dokładnie w tak, tym miejscu, gdzie oczywiście, jest kreseczka, więc, czyli tak jakby był próg, tak? Dokładnie, więc ja go używam w zasadzie w sytuacjach studyjnych najczęściej i wtedy, wiesz, mam konkretny numer do nagrania, siadam, ćwiczę tą intonację, żeby to wszystko mi elegancko wyszło, wiesz, żeby to miało ręce i nogi i wtedy to nagrywam, tak? Czasami biorę go na żywo, ale wiesz, na żywo grając to tak, ruch sceniczny, inne sprawy, wiesz, musisz się koncentrować na iluś innych elementach, tak? Poza tym, wiesz, tak jak ja mówię, ja nie jestem stricte fretlesowcem, jak ktoś na przykład kończył, wiesz, wiolonczele czy kontrabas, ma łatwiej, bo ileś lat spędził z instrumentem bezprogowym, nie? Ja natomiast musiałem się... mówisz, że grasz z slapami i jakimiś tak, takimi technikami, technikami kciukowymi, no to nie do końca się chyba też sprawdza. Wiesz, poza tym... Fretlesowy bas przy tym, nie? Tak, poza tym fretles, no to jest, wiesz, bas kojarzony z jakimiś tam, wiesz, balladami, czy z graniem takim, no, chociaż wiadomo, są basiści, że grają tylko na fretlesie i grają wszystko, tak? Natomiast ja go używam do jakichś tam specjalnych zadań, że tak powiem, nie? Dobra, tutaj druga czwóreczka. Tak, to jest fajny i zacny instrument. Custom Shop. Amerykański, tak. Fender, tak? Prawdziwy, truskulowy. Nie, że nie chińska podróba, nie. Że nabite jest tylko. Broń Boże, i to od razu, wiesz, słychać wszystko, bo tutaj nie ukryjesz tego, wiesz. Jest, prawda wyjdzie na jaw. To jest jeden kawałek drewna? Dobrze widzę. A wiesz co, ja się nie zastanawiałem, ale... No powiem ci, że tak wygląda. Wygląda na jeden... Nie? Gdzie masz? Widzisz? Jest. No ja właśnie nie jest, widzę. Jest. Może być, że nakładka, wiesz, bo on mógł mieć... Powiem ci, o, że nie... Tu popatrz, tu po słoju, nie, że nakładeczka chyba jest. Chyba nie ma? Nie. Nie. Jeden kawałek drewna jest. Tak mówisz? Wiesz co, ja mam... No zobacz, tutaj się słój układa... Tu, gdzie mówisz, że było, to słój się cały czas tak tutaj, tu jest cały czas ten słój tak. Się układa. Jeden znaczy, wiesz, drewna. W customach to wiem, że oni też mogą tak połączyć, że ty tego nie że zobaczysz. Nie, że nie zobaczysz. No ja może, co prawda, no. Jak kupiłem tą gitarę, to wysłałem, bo też byłem ciekawy, co mi z Fendera przyślą, nie? I przysłali mi całą specyfikację. Nawet kto to robił, ile kosztowała w Stanach, bo ona gdzieś tam ze Stanów była ściągnięta i ja od kogoś odkupiłem. I przysłali mi całą specyfikację, więc tu kolor, wszystko się zgadzało, po numerze seryjnym oczywiście, nie? To jest 2006 rok, czyli gitara ma, zobacz, jest jak sklepowa, ma no, 16 to, lat. Poza tą płytką to całkiem niezły stan, to prawda, rzeczywiście. Płytka, wiesz, no bo od kciuka, no, no tak, no, ale mówię, no tutaj widać. Tak, to rzeczywiście natomiast powiem ci, że... Jest utrzymana... Jak na człowieka, no, który rzeczywiście gra na ja jestem dbający, wiesz, ja po prostu dbam.
I tu był oryginalnie ten Noiselessy, tutaj tak. Nic nie zmieniałeś, wszystko jest kilka tak jak razy wymieniałem pick-upy, ale to i wracałeś. Ale to były wymienione na chwilę, wiesz? Gram, mówię nie. Spróbowałem założyć Bartolini, spróbowałem założyć Di Marzio i były SCN-y, bo tu są Noiselessy no. I to jest dwójka, czyli to są te takie, wiesz, znaczy to jest pierwszy model Noiselessów, czyli jakbyś miał Alnico 2 chyba. Mhm. Wiesz, czyli one są takie trochę postarzane, ale przez to, że jest Pram, to ona brzmi tak i nowocześnie, a przy okazji ma tego takiego ducha, wiesz, jazzbasów starych, nie? No jest piękny instrument, gra się na nim fajnie i rzeczywiście, no, gra. No, ale ty, powiem ci, jak grasz, to tutaj, wiesz, stalowe progi są, czy jak? Nie, ale ona była, szlif był robiony dwa lata temu, dwa. No to i tak, całkiem ale wiesz, ja mam kilka gitar, nie? Ten jest taki wół roboczy, więc na tym gram zdecydowanie więcej, nie? A kto ci dba o instrumenty? Adam Lewicki, Inowrocław. Super lutnik. Adama poznałem oczywiście w firmie GMR, mm-hmm. Bo wiesz, jak Romek mi robił wtedy GMR-a, to był 90 tam, nie wiem, szósty, siódmy rok, jakoś tak, szósty chyba. To wiesz co, to wtedy Adam już tam chyba pracował, no i tak się poznaliśmy i później po jakimś czasie Adam odszedł od Romka i zrobił sobie serwis, nie? Zajmuje się serwisem, chociaż Adam jest takim lutnikiem, że w roku tam, nie wiem, no nie wiem jak w tej chwili, ale z 2-3 instrumenty zrobi, nie? I robi też gitary i basy, także natomiast ja mu ufam bezgranicznie, po prostu mega lutnik, to jest jakbyś wiesz, jak zegarmistrz, no, dajesz mu instrument. Z punktu widzenia serwisanta gitarowego powiem ci, że chętnie bym człowieka poznał. No i bardzo... wiesz, ja jeżdżę ponad 200 km do niego, więc to już samo za siebie mówi, nie? Ufam mu naprawdę i Adam jest serwisantem. Nie, no bo widać, że to jest, wiesz, że to jest tak. Zrobiony fajny instrument. Ty mówisz, to jest twój wół roboczy. Tak, to jest mój wół roboczy. To jest Fender Deluxe, piąteczka. I też od Adama wszystko jest zrobione setupik. Chociaż wiesz, ja na przykład, jeżeli chodzi o takie sprawy setupowe typowo, czyli pick-upy, most, no to sam. Sam robisz. Tak, ja tutaj, wiesz, Adam, oczywiście Adam mi robi, tam nie ma to tamto, ale... Ja wiem, co mi tu jest pod ręką potrzeba, wiesz, więc ustawienie i tak dalej, to już po swojemu, tak? Więc od Adama nawet jak ona wraca, to ja sobie czasami coś jeszcze tam... Chociaż Adam wie o tym, że on wie, jakie są moje preferencje i nieraz pyta, czy chcę wyżej, niżej, jak tutaj ja mu wszystko tłumaczę, ale później jak tam pogram, to nieraz sobie... Chociaż wiesz, to są już takie instrumenty, te obydwa tak ułożone, już nie mówiąc o Yamasze, że one już tutaj za bardzo kręcić nie trzeba, nie? Tutaj różnica między nimi jest taka, bo mówiliśmy o pick-upach, że tu Noiselessy, tu są SCN-y. Mm-hmm. SCN to, wiesz co, taki gitarzyści to bardziej będą wiedzieć, bo to Bill Lawrence, taki człowiek guru od pick-upów, wiesz, ze Stanów, nie? On robił dla Fendera pick-upy w latach 2004-2008, dokładnie ci powiem, bo czytałem na ten temat i jak wyszły właśnie Fendery Deluxe, to on do Deluxe'ów robił pick-upy przez kilka lat i te SCN-y. Fajnie one brzmią, no to trochę takie są, wiesz co, pod Di Marzio, no bo w Alnico wiadomo, aluminium, nikiel, kobalt, a we scenach jest samarium, C, kobalt, N, nikiel, czyli samarium, jakiś tam metal, wiesz, no nie aluminium, tak? Mhm. Aluminium jest ponoć bardziej miękkie, samarium musi być, to słychać nawet w sygnale, że ono jest takie, wiesz, ten pick-up jest mocniejszy troszkę, coś jak Di Marzio, wiesz, Di Marzio są ceramiczne, nie? Mhm. Więc to jakby w moim odczuciu to w tą stronę idzie, ale one mi się bardzo podobają i w grze są takie, wiesz, takie trochę bardziej agresywne niż tamte, wiesz, Alnico, nie? A teraz jak patrzę, no bo tak na te struny, to już tak znowu zapytam się z takiego punktu widzenia, jak udam trochę laika. Bo mówiłeś, że w pewnym momencie zrobił ci GMR sześciostrunowego basa. Mm-hmm. Ten skok pomiędzy tą czwórką a tą szóstką dużo ci zajęło się przestawienie, przełożenie. Wiesz co, nie aż tak jak bardzo. To wygląda? Bo ja ci powiem tak, przez całe lata, jak dużo grałem w niskich strojach i nie poszedłem w siódemki. Bo że wolałeś na dropach grać. Wolałem grać na dropie, wiesz, przestroić, założyć grubszą strunę, bo nie potrafiłem się odnaleźć na siódemce. Nie, bardziej matematycznie, wizualnie się nie potrafiłem się przestawić. Nie potrafiłem się przestawić. Z tym problemu, z tym, że ja wcześniej jeszcze przed tą, jak mówiliśmy o tym korcie, nie? Ja wcześniej przed kortem, tuż przed, miałem majoneza piątkę. To była pierwsza moja piątka. I to wiesz, tam już się nauczyłem z tą piątą struną, wiesz, jak to się ma, jak to się je.
Ale też czelutnicza była taka jak gitara, bo to były te pierwsze majonezy, więc ona, wiesz, teraz majonezy są super fury, no, nie? No tak, no. Natomiast wtedy to była taka jakaś tam... I to chyba też były jedne z pierwszych piątek w Polsce, jeżeli nie pierwsze w ogóle od majoneza, wiesz. Bo to był, jak ja tego majoneza miałem, to był 90 tam chyba trzeci. No to wiesz, to naprawdę w Polsce, no z gitar takich typu, nie wiem, no Fender, to wiesz, to wtedy był bardzo drogi. Ja nawet nie pamiętam, czy w tamtym czasie ktoś sprowadzał Fendery piątki, bo wiesz, były jazz basy czwórki, precyzyjne, ale to wszystko było czwórka, natomiast piątek tak nie było, ale miałem tego majoneza i no i wiesz, nauczyłem się na tej piątce jakoś tam tą gitarą posługiwać, więc dla mnie później, no wiadomo, ta szósta struna, ta struna C dodatkowa jest taką bardziej solistyczną, wiesz, można było akordy grać, harmonia, wtedy też tam się interesowałem harmonią, więc mogłem sobie tam podubać coś. Wiesz, w tej chwili wiadomo, piątka jest takim standardem, nie, dla basistów, bo ta struna H, ta niższa, no jakby jest wymagana, wiesz, gdzieś tam grasz gdzieś jako muzyk sesyjny nawet, no to wiesz, większość nawet tych utworów, które słyszymy gdzieś tam w radiu, w telewizji, no to są z piątą struną, nie? To rzadko się spotyka, chociaż wiesz, muzyce tam może rockowej czy innej, to nie zawsze, no ale mówię, w tej chwili piątka jakby wśród basistów i basówek jest takim jakby standardem. To tyle z Custom Shop? Nie, to jest, wiesz co, to jest Deluxe. To jest model Deluxe. 2010. Tutaj taka ciekawostka, że bo te wcześniejsze Deluxy, wiesz co, te wcześniejsze Deluxy były takie trochę mniejsze. Korpus był minimalnie pomniejszony. A w 2010 to było chyba 50-lecie wymyślenia jazz bassa, jakoś tak. Bo w 60 chyba jazz bassy weszły. I oni zrobili już normalny taki duży korpus, nie? No tutaj nawet mamy, tak, American Deluxe, no, Deluxe 2000, tak, US-10, bo tu jest, po numeracji się dochodzi do rocznika. I też aktywny układ, tak? I tu jest, preamp jest generalnie chyba nawet ten sam, tak, tylko inne pick-upy, nie? Tu jeszcze jest też ciekawostka, że ja ją kupiłem w ogóle w stanie nieoryginalnym, tu były w ogóle Nordstrandy, a pick-upy, które były w tych wersjach już, tego Deluxe'a, były jeszcze, i tu nie było scenów, bo te sceny to były 2004-2008, nie? W tych takich mniejszych właśnie piąteczkach. Natomiast ja kupiłem i były Nordstrandy i preamp też Nordstranda i mi to zamulało trochę, a kolega kupił właśnie Deluxe'a tego wcześniejszego z oryginalnymi pick-upami tymi i z tą elektroniką i on miał tutaj, wiesz co, klon na podstrudnicy i mu to warczało za bardzo. A ja mówię, to chodź zamienimy, może mi będzie pasować. I wiesz co, i tak zostało. Z tym, że zamieniliśmy, ja tutaj włożyłem i bardzo jestem zadowolony i tutaj już raczej nic się nie wydarzy, a on sprzedał później tego jazz bass. Zresztą on też tam mnóstwo instrumentów miał, więc tak to wyglądało, ale żeśmy się zamienili i mi te sceny tutaj bardzo pasują. Także wiesz, w zasadzie dwa takie trochę inne instrumenty, bo inne pick-upy i też one inaczej brzmią. Wiadomo, niby jazz bass, ale sam wiesz jak to jest, dwa straty, a inaczej nie. No, jest wiesz, jakaś tam brzmią, wypadkowa czegoś, ale właściwie to zawsze nawet tak samo wyglądająca gitara z tym samym kolorem będzie zawsze. Oczywiście, pewnie troszkę tam, jakiś tam inaczej poza Yamahami. Z doświadczenia stwierdzam, że poza Yamahami, że Yamahy są tak mega powtarzalne i że wszystkie grają zawsze tak samo. Tak, ale wiesz, tak samo Music Man w basach, jeżeli chodzi o Music Mana, Stingraye też były, też miałem mnóstwo tych instrumentów w ręku i były takie jakieś roczniki, że one były, nawet kumpel kiedyś miał 3 sztuki gdzieś tam na handel i wszystko to brzmiały samo. Bardzo podobnie praktycznie, a dopiero jak się wzięło i to były roczniki tam z lat 2000 tam ileś, nie? A jak wzięło się gitarę z 90 tam któregoś, już była, wiesz, już inaczej, nie? Chociaż, wiesz, Music Man też tam pakował raz pick-upy na Alnico, raz ceramiczne, teraz są neodymowe, wiesz, więc to się też zmienia, zresztą w stratach ile tam tych pick-upów różnych, samych fenderowskich było, nie? A teraz jak wiesz, jakbyś chciał sobie zamienniki kłaść jakieś tam, czy Seymoura, czy jakieś tam jeszcze wymyślę, bo teraz tych customowych firm też jest sporo takich, no, wiesz. Teraz to jest raj akurat, no. Jeżeli chodzi o dobieranie. A teraz wiesz, no tak jak mówimy o tym customie, że właśnie też sceny założyłem i też no, wiesz co, były za bardzo warczący. Jednak te pick-upy tutaj, to wszystko, to tak musi być, nie? Jak chcesz mieć inne brzmienie, to po prostu weź inną gitarę. Inną gitarę, no dokładnie. No i tyle. Struny widzę masz, ty mówisz, że stalówki, tak? Stalówki, tak. Ja od zawsze praktycznie gram na stalówkach i... Czemu? Także, wiesz co, no lepsze są do ja jestem trochę kciukowiec, no. Wiesz, i tu no, one fajnie strzelają, nie? I po prostu, a druga sprawa to też, że są jasne i one
klarownie brzmią, nie? I mnie to pasuje. Niektórzy nie lubią, bo im za bardzo brzęczy, no ale to też kwestia, wiesz, i artykulacji, i tam różnych pewnie innych masz rzeczy. Masz jakąś swoją ulubioną markę strun? Tak. Wiesz co, mam D'Addario EPS i od nich gram już, na nich gram już kupę lat. Natomiast też albo biorę D'Addario EPS, czyli stal, albo amerykańskie Ernie Bolle, ale też stalowe, nie? Mm-hmm. Też stalowe. No. A długo ci zajęło znalezienie swoich ulubionych? Dlaczego pytam? Bo u mnie jest taka akcja ZUS na kanale. Mm-hmm. ZUS, znajdź ulubione struny. Aha. I ja jestem przeciwnikiem polecania strun. Czegoś tam. Konkretnie jestem przeciwnikiem polecania strun. Bo uważam, no bo nie, może nie koniecznie w przypadku basu, ale w przypadku gitary struny są tak tanie, że pytanie się kogoś, jakie mam sobie kupić struny, jest bez sensu. Bo za trzy dyszki zdobywasz doświadczenie. Ja też jestem tego zdania. Tak, wiesz, o czym mówię. Bo ja chciałem powiedzieć, że to lepiej wydać te raz trzy dychy, raz trzy dychy i kolejny raz i kupić sobie kilka różnych kompletów i sam się zorientować. Wiesz, bo takie polecanie na zasadzie, wiesz, to gra fajnie. No, a ktoś może inaczej słyszeć, inaczej w ogóle czuć. O ile wiesz, tam w pick-upach można rozmawiać o pewnych... Też, ale pick-up to już jest droższa sprawa, nie? Wiesz, druga strona medalu, że już masz konkretne, że dimarcio brzmi tak, że ceramika tak, no tak, tak. Już no. Wiadomo, poza tym, do metalu takie, do rocka takie, do bluesa takie. A ze strunami takie, jest tak, że ja polecam szukanie. Dlatego się tam przydłużę, ci zajęło dojście do tego, że to nie. Są na przykład twoje... Nie. Ja na tych strunach obecnie, na tych D'Addario i mało tego, na tych rozmiarach, czyli 45, 65, 85, 105. Chociaż w tym mam 80-100, ale to dlatego, że wiesz co, on po prostu, jak mam te dwie gitary, to ta ma trochę więcej dołu. I jak ja założę 80 i 100 tutaj, to pod palcami nieznaczna różnica, a brzmieniowo mi się, preampy są na zero, a mi tak samo grają. Więc to taka, wiesz, też, natomiast stal i D'Addario i to gram na tych strunach już ponad 20 lat chyba. Na no tego to, typu. No to nieźle, bo ja ci wiem, że ja nie mam ulubionych i po jakimś czasie też od kilku lat znalazłem, właśnie mówię, ach, coś tam zmienię, nie? I od czasu do czasu też tak, żeby patrzeć, czy nie jestem w błędzie, to wiesz, kupię sobie jakiś komplecik, a jakieś takie czy takie, ale jednak nie, te D'Addario muszę, ale kupiłem Ernie Bolle właśnie stalówki, bo kiedyś też, Ernie Bolle wyszły kobalty. Mhm. No nie lubię tych strun. Też, no nie podeszły mi, to są strony droższe. I też niby jasne i tak dalej, ale gdzieś coś dziwnego w nich tak jest. Szorstkie takie pod poduchami są jakieś takie... Jeszcze i wbrew pozorom jakoś szybciej traciły brzmienie, ale wziąłem Ernie Bolle Stal i jest też znakomicie. To są praktycznie jakby odpowiedniki, więc... Ile masz instrumentów w tym momencie? Basówek. Mam te trzy jeszcze w domu, mam tą wspomnianą Epifona, wiesz, tą Beatlesówkę z sentymentu kupioną i która się fajnie sprawdza gdzieś tam w nagraniach. I jeszcze mam akustyka, bo mówiłeś o kapelach wcześniej, pytałeś, ja zapomniałem, że obecnie to też wszedłem w folklor miejski, wiesz, gram w kapeli Fakiry, założyłem kapelę spalską, więc taki, wiesz, no... Taka, wiesz, warsiawka, nie? Aha. Fajne utworki, wiesz, akustyczne składy, gdzie tam, ale wiesz, nie chodzicie pod bloki, że wam... Nie, aż tak nie, wiesz, nie aż wiesz, wiesz, jak trzeba będzie. Natomiast w tamtych składach używam też, a może przede wszystkim pudła basowego, nie? Mam taką Ortegę fajną, fajna firma, piąteczkę, pięciostrunowa basówka. Ale elektroakustyczna, może ją podłączyć, tak? Tak, ona ma system pieco, duże pudło, takie standardowe, że tak powiem, natomiast tylko system pieco. Natomiast tak myślę o zakupie i pewnie się chyba ziści, żeby kupić sobie instrument właśnie semi-hollow, czyli pół pudło, ale żeby był pick-up i elektromagnetyczny i piecu. I pieza. I gra na takich instrumentach, ich jest niewiele, bo albo na zamówienie gdzieś tam możesz, wiesz, ostatnio gdzieś tam gdzie Mensinger robił takie instrumenty, a tak to wiesz, z takich firmowych to kiedyś Yamaha robiła, ale już nie robi. No Godin jest jeszcze taki Godeon, tak? Godeon. Jest taki A5 fajny, właśnie też mam pick-up elektro i pieco i to fajnie się razem, wiesz, można to miksować sobie i coś w tym fajnego jest. No ostatnio te Mensingery, tutaj Marek Kądziela był u mnie i powiem ci... A widziałem odcinek właśnie, że te Mensingery, kurczę, zrobiły wrażenie, wiesz co, nie? Ja pamiętam, że jak z Bartkiem Papieżem graliśmy właśnie w KGBędzie, to Bartek wtedy już Mensinger dla niego zrobił i ostatnio jak się zainteresowałem tematem, to też do Bartka dzwoniłem właśnie, mówię, jak z tymi Mensingerami i bardzo chwalił, mówi, że w ogóle też lutniczo się dużo zmieniło na plus, in plus. I tam jest taka właśnie fajna basóweczka i
Trzeba będzie może się do tego nowego targu tam udać. Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo miałem właśnie się zadać pytanie, jakie są basy, o których marzysz. No bo nie wymieniłeś na przykład Music Mana, a nie było nic o na przykład Rickenbackerze. Wiesz co, znaczy tak. Nie jest to, no bo jako, kolekcjoner, tak, no to tak, ale ja pewnie kupię, bo w tej chwili, wiesz, to było tak, że miałem w życiu mnóstwo różnych fajnych gitar, naprawdę instrumentów, chociażby na przykład z takich, wiesz, takich topowych, no to miałem na przykład Markusa Millera piątkę amerykańską, jazz bassa piąteczkę i to był świetny instrument, miałem go kupę lat, znaczy kupę, no może nie, ale z 8 lat go miałem. Jak już był tak super rozegrany, to go sprzedałem, nie? Ale kupiłem wtedy tą, bo wiesz co, mi troszeczkę klonowa podstrunnica przeszkadza, że ja wolę to brzmienie takie cieplejsze i wiesz, kupiłem palisander, nie? Czyli jednak drewno ma znaczenie. Ma, oczywiście ma znaczenie, a tym bardziej jak ktoś jest świadomy, czego potrzebuje, no to wiesz, no pick-up musi być taki, drewno takie, wiesz co chcesz, nie? Dobra, poczekaj, przełączymy sobie, ale poruszyłeś taki temat. Powiedziałeś, że instrument jest rozegrany. Co to znaczy? Taką teraz opowiem historię. Przyszedł do mnie Markus Miller, bo to kolega mi ustrzelił na eBayu. Znaczy gitara, nie Markus Miller. Tak, mówię o basówce, tak. No. Przyszedł Fender model Markus Miller do mnie. No i wiesz, kurde, no piękna gitara, wiesz, gram, mówię, szału nie ma, nie? Mówię, kurde. I wiesz, i do kapeli pierwsza próba, no tak się odzywa słabo, nie? Dwa razy wylądowała na Allegro, ale nikt nie kupił, więc musiałem się na niej w cudzysłowie męczyć. I wiesz co, i się zawziąłem i były takie chyba z 2 lata, że tylko na niej ćwiczyłem. Po prostu jak jakieś tam ćwiczenia na basie, to tylko na tej gitarze i w jakiś sposób została rozegrana. Później trochę wymieniłem preamp, poszła do Adama na pierwszy szlif, przeszlifowana, coś tam. I powiem ci, że po kilku latach naprawdę zaczęła się super odzywać. Więc gdzieś to drewno, wiesz, się wyrezonowało. Wiesz, no jest coś w tym. Nie wierzę w to. Nie wierzysz w to? Nie. No to powiedz uważam, mi dlaczego... że w przypadku gitar elektrycznych, czyli desek, solid body, nie ma to takiego znaczenia. Nie ma to... Bardziej myślę, że ty się przyzwyczaiłeś do niej, nauczyłeś grać, tak jak cię słucham. Że ucho, tak mówisz? Tak. Wiesz, mi się być, wydaje. Być co? Może tak, ale... Nie wierzę w to. Mam gitarę Epiphona tutaj. Od 96 roku jest ze mną. Znam ją jak żadną inną. Grałem na niej koncerty i nie zauważyłem tego, żeby ona... Coś tam się żeby działo. Coś się w niej zmieniło na lepsze. To jest zmieniałem różne pick-upy i tak dalej, wiesz. Ale no mówię, jedyne co wierzę, to że rzeczywiście w gitarach akustycznych to się dzieje, no bo to jest, drewno jest cieńsze i to jest spotęgowane nawet, inna. Wiesz, jak tam ze skrzypkami się rozmawia i z instrumentalistami, którzy grają, wiesz, na instrumentach właśnie akustycznych, typowo akustycznych, tak? Czyli skrzypce, wiolonczela, kontrabas, czy wiesz, gitary wiesz, nawet to, że w to nie wierzę, nie znaczy, że też tak nie jest. Ja w to wierzę, mnie się wydaje, że tak jest. Nie podważam tego, że to by się tak stało. To znaczy... Natomiast jak rozmawiałem z ludźmi, którzy robią instrumenty, to raczej omijają ten temat przy solid body i raczej jest tak, że też twierdzą, że... Znaczy wiesz, omijają jest temat, to, bo jest to jakby taki gitara trochę... na początku nie grała, to nikt by jej nie kupił. Ale wiesz, jest to też taki trochę mit. To jest też taki trochę mit, który gdzieś tam się właśnie z tych skrzypiec wziął, wiesz. Bardziej wierzę w takich instrumentach, w to co powiedziałeś, że te gitary się ułożyły. Ułożyły, tak, wiesz. Czyli, że jeżeli masz tą gitarę 20 lat, to wiesz, że już ten, że te temperatury na nią już tak nie będą wpływały aż tak znacznie bardzo i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, gitary... Ja zawsze mam takie, i to jest zawsze, wchodzę do sklepu muzycznego, biorę nowy instrument. No nie da się na tym grać. Wiesz, w sklepach muzycznych gitary są niepoustawiane. Ja wiem, ale ja czasami, wiesz co, kilka razy robiłem tak, że jeździłem, mam różne firmy, w których znam ludzi, mówię o dystrybutorach, nie? Że mogę tam pojechać, wiesz, dotknąć, pomacać, posiedzieć, pomędzić im tam parę godzin. Oczywiście jadę z kluczami swoimi i od razu jest, wiesz, regulacja pręta na mostku i tak dalej. I kilka razy tak zrobiłem i te instrumenty, rzeczywiście, po ustawieniu wiadomo, że to będzie grać lepiej, ale jednak ta surowizna jest taka na początku, wiesz, to musi ta ręka popracować ileś nad tym, kurczę. Tak mi się wydaje, że wiesz, to nie jest jakieś tam, że gitara się zmieni, nie wiem, tam 200%, nie? Ale to jakiś tam proces jednak jest. Ja w to wierzę i myślę, że... Nie doświadczyłem tego nigdy.
Ja doświadczam tego często. Fajnie, że mamy tak naprawdę inne zdanie. Bo to chociaż wiesz, chociaż na przykład... Ciekawie mnie, co ludzie też wiesz. Pewnie wiesz, jak to wiesz. Widzę w ŁKS zdania, bym był podzielony. Natomiast o co chodzi? Nie, no nie będziemy się bić. Tak, w przypadku... powiem ci tak, w przypadku Yamaha, bo powiedziałeś, że Yamaha to jest zawsze taka ułożona. To rzeczywiście, kupiłem, miałem taki instrument BBN5A. To była taka seria, pierwsza sygnatura Nathanaelista, nie wiem czy kojarzysz. Trochę inny kształt niż ta, ale super taki turkusowy instrument. Ja go miałem 10 lat i rzeczywiście tam ten instrument kupiłem i on od początku już był na tyle fajnie ułożony, że nie trzeba było ileś tam, wiesz, go rozgrywać. Tam, wiesz, dobrze ustawiłem tylko struny, mostek i od razu jest dziękuję. I tak samo pamiętam te RB jakieś miałem w ręku, nie raz, nie dwa, czy nawet inne BB. I też tak było. Natomiast w Fenderach czy w tych innych, zresztą w ogóle jazz bass jest takim instrumentem. Wiesz co, jak na przykład nie pograsz trochę, to gdzieś tam jakby się gniewał czy coś. Jest coś takiego w nim, że musisz na nim dużo grać i wtedy jakby jesteś z nim tak za pan brat. Natomiast właśnie Yamaha czy jakieś tam może inne instrumenty tego nie mają. Przypomniałeś mi też o pewnym, bo są takie urządzenia, które właśnie się przyczepia do gitary. A tak, wiem, że rezonują. Gdzieś tam wibracje powodują, że to drewno gdzieś tam się jakby postarza. Tak. I próbowaliśmy, kolega mój sobie to kupił właśnie jako lutnik i stwierdził, że będzie to tak robił, że przed w ogóle pokazaniem instrumentu komuś właśnie tam, nie wiem, 3 tygodnie, wiesz, 24 godziny na dobę to będzie pracowało. I zrobiliśmy to na gitarze akustycznej. Wiesz co, różnica była bardzo delikatna. Na gitarze elektrycznej ja potem sobie zrobiłem i różnicy nie było żadnej. Ale też jest śmieszna związana z tym anegdotka. Dziki Hancewicz, niejaki, z zespołu Wild Pigs, tak? On jest chyba. I tam z Mrowiska, nie? To mówi, że weź sobie po prostu przyczep dildo do gitary. I że on ma wszystkie gitary, jak trzyma je w studio, to ma przylepione dildo i się trzęsie i że mu tak rozgrywa. Wiesz co, nie wiem, no to jest taki, to jest, wie, no jest parę takich historii związanych z gitarą, które są tak nagrane. Tak, nie wiadomo, czy na pograniczu mitu, mitu z jakimś takim, wiesz, powtarzaniem tego i tak dalej, Pewnie tak, no. To znaczy, są na pewno niektóre instrumenty, chociażby jak Yamaha, nie wiem jak to jest, ale tutaj jakby, no wiesz, Japończycy to tacy ludzie, którzy są jakby w jakiś sposób poukładani, być może te instrumenty tak, też. Tak, wiesz, Yamaha też już dawno nie robi gitar w Japonii tak naprawdę, jest mało japońskich gitar jako takich, no, te naprawdę wysokie modele, to tak. Tak, ale mówimy, wiesz, o tych starych instrumentach, no to jest Japonia, nie? Ja dużo miałem japońskich instrumentów w ręku i rzeczywiście, kurczę, jest coś w tym, że no tak samo, wiesz, sposób wykonania nawet, wiesz. Wszelkiego rodzaju Fendery, Charvele, Jacksony, to w gitarowej branży wiesz, też tą jest. Tą gitarę jak kupiłem, no niby amerykańska Deluxe, czyli wiesz, ta półka wyżej, tak, niż standard. Słuchaj, tutaj było jakieś takie w ogóle... A to jest Fender, wiesz. Mam brudnego. Jakieś było takie wycięcie, że... Nawet jak spojrzysz, to oczywiście robota Adama Lewickiego, że ładnie tutaj zalakierował, ale no to jest jakby wiesz, Japończyk by tak nie zrobił. No Fender akurat to i on miał Fender ma kiepską kontrolę jakości. No. I on parę takich miał jakby defektów nieznaczących w grze. Adam oczywiście to porobił, więc ona tu już jest lutniczo doprowadzona i wizualnie do porządku. Natomiast w Fenderach tak się, i to nie raz, nie dwa sam widziałem. Czy jakieś tam nawet w Fenderze w sklepie, że podkładka jest, bo ktoś ją na etapie produkcji wsadził, wiesz, no to takie trochę, ale tak tam jest, wiesz, luz. Ja ostatnio odkręciłem płytkę w jakimś jazz basie i nie mogłem przykręcić. Że kłopot był. No. Nie byłem w stanie spasować z powrotem. Tak, ale to jest u nich tutaj standard, tak, że trzeba ta płytka jest trzeba nieraz... było przez, wiesz, odkręcić tą płytkę, ten pół milimetra przesunąć tutaj gdzieś na ścisk, do. Przed zdjęciem było wszystko idealnie. Jak się tylko zdjęło, to w ogóle od razu tutaj. No to też raz nie dwa miałem właśnie gdzieś tam, bo ja też czasami jacyś koledzy nieraz przynoszą do regulacji gitarkę. No ale też nieraz lubię podubać, chociaż nie robię tego na stałe, ale gdzieś tam wiesz. No zwracam uwagę, że właśnie są takie mankamenty tych filmów. Bliżej niż do jednego. Dobra, bo gadamy już, proszę pana, nie wiem, czy półtorej, czy dwie godziny. Nie wiem. Aż tyle? Tak, półtorej na pewno, nie jestem pewien, więc ostatnie pytanie sezonu. Czym jeździsz?
autem. No tak, samochodzie. Rozwijamy to. Wiesz co, ja mam Renault Grand Space. Duże auto takie, żeby graty się takie, zmieściły. No właśnie, jak to mi chodziło. Muzyk to myśli w tą stronę, że albo duże kombi, albo jakiś taki, wiesz, no. I to powiem ci, że a propos motoryzacji, to jak wcześniej miałem Forda Mondeo, więc też kawał bryki, jeszcze miałem MK2, więc to była, wiesz, ta taka rzeczywiście fura, gdzie ten tył był naprawdę duży. Ja potrafiłem kupę gratów tam przewieźć. Natomiast później, jak wiesz, decyzja, no jakie kolejne auto, no i wiesz, może Galaxy, może C8, może coś tam, nie? A kolega mówi, a weź sobie, sprawdź sobie, jeździłeś w Space? Ja mówię, Francuzem tym, mówię, no, nawet mówię, nie wiem, co to za auto, mówię, tak jakoś dziwnie wygląda. No i szukając auta, no to oczywiście szukam Galaxy, C8, tam jeszcze wcześniej był taki Peugeot 807, taki wiesz, no to wszystko takie minivany, nie? No i wsiadłem pierwszy raz, pamiętam, do Space'a. I koniec. I się zakochałem. Jakoś wiesz, te Gwiezdne Wojny tutaj na tym... On też trochę tak nie wygląda jak... On dziwnie wygląda. Jak van, tak do końca, ale, nie? Ale dla muzyków naprawdę auto komfortowe. Wiesz, siedzenia, fotel masz jak w domu, tak? Jedziesz, wiesz, nad morze, grasz sztukę, wracasz, jesteś niezmęczony. To jest faktem. On może się nie podobać komuś, może nie wyglądać, ale jakby... No mówię, auto stworzone dla basisty. Auto dla stworzone muzyka, dla nie? basisty. I wiesz, w twardym case się z tyłu mieści, tak? Ja ci powiem tak, w czwórkę jedziesz normalnie z backline'em, z kapelą na granie. Z bębnami? Z bębnami. O kurczę. Tak, no, nieraz nie dwa jeździ. Tylko wiesz, no trzeba tam powciskać, nie? On jest fajnie tam w środku, te siedzenia są, możesz sobie w odpowiedni sposób tam nawet poprzekładać, bo to jest siedmiosobówka, więc jak wyrzucisz trzy siedzenia, to masz czwórkę, siedzenia z tyłu możesz przełożyć na te drugie szyny, wtedy jest bardziej komfortowo, wiesz, dla czterech osób. W środek kładziesz gitary, z tyłu piece, bębny. No proszę bardzo. Czyli tak, już wiecie, jaki samochód kupować dla zespołu. Chociaż wiesz, od 2015 nie produkują już tego modelu, nie? Mhm. No, także no, pojeżdżę, się nie pojeżdżę i później będzie kłopot, co tu kupić. Za chwilę to w ogóle nie. A pewnie wcześniej kupię nową basówkę niż wiesz auto. A bo to jeszcze jest... Poczekaj, to miałeś jeszcze w życiu tak, że graty, które wiozłeś, były 4 razy droższe niż samochód, którym jechałeś? No pewnie tak. Pewnie tak jest zawsze. Jak to jest, że muzyk to jest człowiek, który ma graty za 5000 dolarów, jedzie samochodem za 500 dolarów, żeby zarobić 50 dolarów na koncercie. Tak, na koncercie. Tak? No, taka praca i dlatego trzeba jakoś tutaj naprawdę się sprężać, żeby coś tam zarobić. Nie, no gratuluję tego, że cały czas, przez całe lata, wiesz, jest to tylko muzyka, to jest sukces. No na razie się udaje, zobaczymy jak dalej, bo wiesz, młodzież ciśnie, nie? No wiesz, no masz już jakąś tam pozycję ugruntowaną i ta młodzież też od kogoś się musi tego nauczyć, więc... No pewnie tak. W Tomaszowie zapraszamy do studia, zapraszamy na jakieś, czasem nawet jakieś lekcje, jeżeli jesteście naprawdę utalentowani. Myślę, że już wiecie, że warto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hej, hej. No to... Siemaneczko, hej, witam gitarową mgłę. Cześć kochani. Pozdrowienia grudniowe. Poranek chłodny, całe 5 stopni. No tak, na tutejsze warunki to jest niedużo. W drodze do szkoły. Albo ze szkoły, od mojej córki, stoi sobie taka wystaweczka, czyli nie do, że do zabrania, tylko wystawka, że ładnie wygląda. I stoi sobie Fordzik, z tym, że jest to Ford bez insygniów królewskich, nic tu z przodu nie ma. Prawdopodobnie dopiero jest w robocie. I stoi sobie też Corvetta. Ja tu nie podchodzę za blisko, bo to z właścicielami nigdy nie wiadomo. Ostatnimi czasy piękne duo. Piękne duo, czyli przeszłość i przyszłość motoryzacji, czy przeszłość to jakby to było elektryczne, to drugie czarne, ale fajnie wyglądają. Krótko mówiąc, wyłączam gady, zostawiam Was z tym pięknym obrazem i pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Pa, pa.